Czas na pierwszy pojedynek w klatce. Jak Państwo widzą, melduje się Filip Wójcicki, urodzony w 2007 roku, zawodnik łódzkiego Oktopusa. Ten pojedynek został zakontraktowany w limicie kategorii piórkowej, a zatem 65 kg 800 gramów w narożniku niebieskim. Daniel Wołoszyn z klubu Muay Thai Jarocin. Dodam tylko, że reprezentant Oktopusa Łódź, no, klub znany i kojarzony pewnie przez wszystkich fanów MMA bardzo dobrze. Spotkałem tutaj Bartłomieja Kurczewskiego, też walczył między innymi na galach KSW. Zapytałem go, bo był z Filipem tam w szatni i śledził tu jego drogę do tego finału. Powiedział, bardzo dobra stójka i zapasy. Zobaczysz, jak poprawił zapasy. No to popatrzmy, czy poprawił zapasy i jak się będzie prezentował Filip Wójcicki w walce z Danielem Wołoszynem. Tak jest, rozpoczynamy tutaj od kombinacji w stójce. Obaj zawodnicy ustawieni w klasycznej pozycji. Kilka przerwy. Jak zwykle tak przy jest, okazji zawodów MMA Polska mamy problemy ze sprzętem. Za chwilę zapewne się z nimi uporamy. Tutaj jak widzimy zapięcie, kasku zawiodło, ale sędzia już wznawia ten pojedynek. Narożnik czerwony, Filip Wójcicki, Daniel Wołoszyn. Narożnik niebieski, teraz ruszył z szarżą Wołoszyn. Tak jest, wyższy od swojego rywala Wołoszyn. Tutaj pod tym względem widzimy te warunki fizyczne. No, jakby troszeczkę przemawiają na korzyść reprezentanta Muay Thai Jarocin. Świetna teraz kombinacja. Bardzo ładna, tak jest. W wykonaniu Wołoszyna po raz kolejny, ale odpowiedział prawym Filip Wójcicki. Nie przeraził się tym zasięgiem rąk swojego przeciwnika. Długie nogi Daniela Wołoszyna. To wszystko tu może odgrywać rolę, ale właśnie jak się zabierze za pracę tą zapaśniczą Filip Wójcicki, która to tak bardzo pracę miał poprawić, to kto wie, co tutaj nam zaprezentuje. Czekamy, zobaczymy, jak się skończy ta jego akcja przy siatce. Czy będzie w stanie zerwać ten uścisk jego przeciwnik? Na razie to Filip Wójcicki jest tą stroną dominującą na siatce. Zobaczmy, Daniel Wołoszyn wciśnięty. Teraz próbował rzutu przez biodro, ale ten rzut się nie udał. Co nie udało się przed chwilą? Udało się właśnie teraz i ląduje w bardzo dogodnej pozycji Daniel Wołoszyn, bo to jest pozycja boczna. Zobaczmy, próbuje wykluczyć prawą rękę Filipa Wójcickiego. Czy będzie przeprost? Wygląda to niebezpiecznie dla zawodnika łódzkiego Oktopusu i kapitalnie zrobił to Daniel Wołoszyn. Zwycięża już w pierwszej rundzie przez poddanie. No, ta akcja naprawdę zasługuje na oklaski. Duże oklaski, ale trzeba przyznać, że troszkę sam Filip Wójcik zapracował sobie na te niezbyt szczęśliwe zakończenie. Próbował przy siatce zdominować rywala, a ten okazał się jednak bardzo dobrze przygotowanym do tego typu zachowań. Mamy werdykt, posłuchajmy, co tutaj oficjalnie, jak to oficjalnie nam zostanie ogłoszone. Daniel Wołoszyn i Filip Wójcicki. Starcie zakończyło się w pierwszej minucie i 27 sekundzie rundy pierwszej przez poddania. Zwycięzcą zostaje Daniel Wołoszyn. Daniel Wołoszyn, zwycięzcą pierwszej walki podczas finału w 11 mistrzostw MMA. No, rozpoczęło się to wszystko w stójce, jak każda zresztą walka MMA, ale Daniel Wołoszyn miał tutaj do zaoferowania o wiele więcej. Widzimy te kombinacje z jego strony, a tutaj ta akcja finałowa, zatem rzut przez biodro. Zobaczmy, jak kapitalnie popracował tutaj zawodnik z Jarocina. Można powiedzieć koncertowo rozpoczął niezły tam koncert, wieczór. Tak jest. Niezły koncert z Jarocina, zawodnik oczywiście mocno i z przytupem ta akcja przeprowadzona. I już zaraz kolejny pojedynek tej dzisiejszej gali. A już teraz w narożniku niebieskim reprezentantka Alpha Fight Club Kluczbork, Lena Michalak. A jej rywalką w narożniku czerwonym reprezentantka UKS Mały Wojownik Warszawa, Julia Płaczkowska.
Czas na drugi pojedynek finałów 11 Mistrzostw MMA. W klatce są już obie zawodniczki, które zmierzą się w pojedynku, który został zakontraktowany tym razem na dystansie jednej, trzyminutowej rundy w narożniku niebieskim. Lena Michalak z Alpha Fight Kluczbork, w narożniku czerwonym Julia Płaczkowska ze wspomnianego przez nas klubu UKS Mały Wojownik Warszawa. Rozpoczynamy. Od razu potężny, mocny, szybki atak, ale odpowiada i ta pani z czerwonego narożnika też podobnie. Teraz odwrócona jest plecami do siatki Lena Michalak, która tutaj mocno, ostro zaczęła w tym pojedynku swoją działalność. Będzie próba wyniesienia, próba wyhaczenia nogi, próba obalenia. Tak jest, położyła na ziemię swoją rywalkę. Zawodniczka z UKS Mały Wojownik Warszawa ma siłę. Tak niepozornie wyglądająca Julia Płaczkowska. Ale ten pojedynek oczywiście będzie się odbywał na specjalnych zasadach. Pewnie zwrócili Państwo uwagę, że w tych pierwszych akcjach wyprowadzają ciosy jedynie na korpus Julia Płaczkowska. Ona teraz zajęła plecy swojej rywalki i zdaje się, że pracuje tutaj nad duszeniem za pleców Julia Płaczkowska. Zobaczmy jeszcze zapięty ten trójkąt na biodrach Leny Michalak i czy ta akcja przyniesie jej sukces. No właśnie, pracuje bardzo mocno z narożnika Leny Michalak. Tam okrzyki płyną, żeby nie poddawała się, nie oddawała tej możliwości ostatecznego poddania swojej rywalce, żeby tam broniła, ściągała rękę, żeby tutaj za wszelką cenę walczyła o przetrwanie, bo się może to udać, bo zacznie przeciwnicę brakować sił. Pracuje cały czas Julia Płaczkowska, ale Lena Michalak broni się z ogromnym wysiłkiem. Wydaje mi się, że tutaj Julia Płaczkowska po prostu źle zapięła ten uchwyt. I stąd problemy z zakończeniem tego pojedynku. Teraz to jest ta sytuacja, w której Julia Płaczkowska może rozstrzygnąć ten pojedynek na swoją korzyść. Zobaczmy, bo teraz właśnie ta jej prawa ręka jest na szyi Leny Michalak. Tutaj narożnik zawodniczki z Kluczborka podpowiada, że Julia Płaczkowska nie dopnie tego duszenia. Zobaczmy, czy to się stanie. No, niewiele ponad minuta do zakończenia tego pojedynku. Ale cały czas pracuje Julia Płaczkowska. Trzeba przyznać, że konsekwentnie, zaangażowaniem i cały czas nad tą samą techniką. I znów próba duszenia i znów jest bardzo mocnych tarapatach rywalka. I tym razem już nie wytrwała, nie dała rady. No, trzeba pochwalić. Ogromna konsekwencja Julii Płaczkowskiej. Masa pracy w tę w sumie niedługą walkę włożona, ale zakończona wielkim sukcesem ta ciężka praca. Tak jest, pracowała od początku nad taką właśnie techniką Mataleo, bo tak nazywa się to poddanie, i zwyciężyła Julia Płaczkowska. Szczynią zostaje Julia Płaczkowska. Drugi pojedynek za nami, za chwilę zobaczymy najciekawsze jego fragmenty. To już jest ta akcja finałowa, kiedy Julia Płaczkowska rozciągnęła swoją rywalkę, włożyła prawą rękę na jej szyję, zacisnęła ten uścisk lwa i rozstrzygnęła pojedynek na swoją korzyść. Panie i panowie, czas na kolejny pojedynek. W narożniku niebieskim zawodniczka Przemol Boxing Team Violetta Stępnia. A jej rywalką w narożniku czerwonym zawodniczka Bonsai MMA Wrocław, Milena Filocha. Trzeci pojedynek podczas zawodów MMA 11 mistrzostw organizowanych przez Stowarzyszenie MMA Polska. W klatce jest już Violetta Stępniak, to jest reprezentantka klubu Przemo Boxing Team, a do klatki
zmierza zawodniczka z narożnika czerwonego. To jest Milena Filocha z Bonsai MMA Wrocław. Ten pojedynek został zakontraktowany w limicie kategorii lekkiej, a więc 70 kg, 300 gramów. To będą 3 rundy po 3 minuty, a to dlatego, że w klatce meldują się seniorki. No i oczywiście wachlarz technik, co za tym idzie, Jacku, będzie o wiele, wiele większy. Rozpoczynamy. Tak jest. Większy wachlarz technik dopuszczonych, dłuższy już czas trwania tego pojedynku, większe doświadczenie obu pań, bo to drugi przecież pojedynek pań dzisiaj podczas tej gali. Zobaczymy, jak tym razem ta walka będzie przebiegała. Na razie błyskawicznie w sumie toczy nam się ta dzisiejsza finałowa rozgrywka. Czy i Wioletta Stępniak i Milena Filocha też postanowiły tutaj nas uraczyć jakimś bardzo szybkim rozwiązaniem sprawy? Popatrzmy. Na razie dużo tego mocnego podejścia, natomiast ten dystans cały czas, tak ciosy nie docierały za bardzo do celu. Teraz ruszyła bardzo mocno na swoją przeciwniczkę Milena Filocha. I wciska Wiolettę Stępniak w siatkę. Zobaczmy, jak popracuje właśnie w tym elemencie zawodniczka z Wrocławia. Zobaczmy, wkłada teraz tę prawą nogę, próbuje wyhaczyć, ale zobaczmy, broni się skutecznie jak na razie Wioletta Stępniak. Blisko zajścia za plecy była zawodniczka klubu Przemo Boxing Team, ale ostatecznie ląduje na plecach i w półgardzie jest tutaj Milena Filocha. Zobaczmy, będzie próbowała tutaj wyswobodzić się z uchwytu rywalki, ustabilizować tę pozycję. Teraz lewy gdzieś na ucho Wioletty Stępniak. Pełen wachlarz, ale no nie zobaczymy łokci. Może to i dobrze, szkoda byłoby tych pięknych twarzy na łokcie podczas tej rywalizacji. Natomiast cały czas w tej półgardzie bardzo tutaj mocno pracuje Milena Filocha. Taka próba przed momentem przejścia tej pozycji. Próba dojścia do lepszego jeszcze dla siebie położenia, ale cały czas noga tam zblokowana. Teraz się udało, czy uda się ustabilizować tę pozycję Milenie Filosze. Zobaczymy, zachodzi za plecy. I kolejna próba, tym razem zupełnie inaczej poddania rywalki i tym razem jest to jak najbardziej udana akcja. Pozazdrościła Julii Płaczkowskiej Milena Filocha i powtórzyła dokładnie tę samą technikę. Teraz widzimy ją uśmiechniętą na Państwa. Ale muszę przyznać, powiem Ci, na gorąco, bo tak ucieknie potem mi myśl. Naprawdę, tak jak tutaj pracowała ta wszechstronność w parterze, naprawdę duże brawa. W starciu finałowym spotkały się Wioletta Stępniak i Milena Filocha. Walka zakończyła się w pierwszej minucie i 47 sekundzie rundy pierwszej. Przez poddania zwyciężczynią zostaje Milena Filocha. Milena Filocha zwyciężczynią trzeciej walki podczas finałów 11 mistrzostw MMA. To zawodniczka na Państwa ekranach. Mataleo to jest ta technika, dzięki której rozstrzygnęła pojedynek na swoją korzyść zawodniczka z Wrocławia. Teraz obserwujemy najciekawsze akcje z tego pojedynku, a szczególnie tę akcję finałową. A już teraz kolejne starcie, tym razem w kategorii ciężkiej. W narożniku niebieskim zobaczymy reprezentant Viking Fight Club Białystok, Patryk Markiewicz. A jego rywalem w narożniku czerwonym reprezentant UKS Mały Wojownik Warszawa, Konrad Nowakowski. Czas na czwarty pojedynek dzisiejszych finałów i wędrujemy bardzo, bardzo mocno w górę w tych kategoriach wagowych, panie Jacku, bo to jest dywizja ciężka na Państwa ekranach. Konrad Nowakowski z UKS-u Mały Wojownik, ale nie jest to taki mały wojownik, no bo limit kategorii ciężkiej to 120 kg i 200 gramów. Trzy rundy po 3 minuty, jak Państwo się domyślają, w klatce meldują się seniorzy.
podobnie jak przed chwilą seniorki. Konrad Nowakowski na Państwa ekranach to zawodnik z narożnika czerwonego. Jego rywalem będzie Patryk Markiewicz z Viking Fight Club Białystok. Zaczynał tę swoją przygodę ze sportami walki od pięściarstwa. Konrad Nowakowski próbował swoich sił w tym olimpijskim, teraz tak to się nazywa, boksie. Zobaczymy, na ile tutaj zdobył już oszlifowania, jeśli chodzi o MMA. No i od razu od kopnięcia próbował nam jakby udowodnić, że to MMA. Bo przynajmniej stójka to nie jest coś, co jest mu obce. Teraz rzucił się jakoś tak troszeczkę, mam wrażenie, zbyt bardzo chaotycznie po te nogi swojego rywala. Desperacki. Dużo tych dowodów, że już MMA rozumie atak. Chyba. Desperacki był to atak w wykonaniu Konrada Nowakowskiego i wykorzystuje to Patryk Markiewicz, który stara się zadawać te ciosy z góry i wydaje mi się, że on już tutaj napoczął błędnik Konrada Nowakowskiego. Zobaczmy, kolejne ciosy spadają z góry na głowę zawodnika UKS Mały Wojownik. Nie wypuszcza go z parteru Patryk Markiewicz. Kolejne młotki spadają na głowę Konrada Nowakowskiego i to jest koniec tego pojedynku. Ta desperacka akcja z początku tej walki no, nie opłacała się absolutnie Konradowi Nowakowskiemu. Myślę, że chyba za szybko postanowił spróbować, jak to jest być w parterze w walce MMA Konrad Nowakowski i rzeczywiście przeszarżował zdecydowanie. Nie dał się tu zupełnie jego rywal zaskoczyć i na konto zawodnika Viking Fight Club Białystok wędruje szybkie dziś zwycięstwo. Ciosy w parterze, nie wypuścił już rywala z rąk, dokończył dzieła zniszczenia również w pierwszej rundzie, ależ nam to dzisiaj błyskawicznie wszystko się tutaj toczy w Gliwicach. I czas na werdykt. Panie i panowie, w kolejnym pojedynku w wadze ciężkiej zmierzyli się ze sobą Patryk Markiewicz i Konrad Nowakowski. Starcie zakończyło się w 44 sekundzie rundy pierwszej przez techniczny knockout, a zwycięzcą zostaje Patryk Markiewicz. Patryk Markiewicz zwycięzcą tego pojedynku. Panie Jacku, wspomniał pan coś o sędziach punktowych. No, wydaje mi się, że jak na razie podczas tych finałów nie mają oni zbyt wiele pracy i okazji do tego, żeby zbierać doświadczenie. No panie Arturze, nie mają, bo popatrzmy co się dzieje. No tu jeden cios, potem szybciutko w parterze. Wszystko się kończy dobrymi, mocnymi młotkami. Rozbija swojego rywala Patryk Markiewicz. A że wcześniej też mieliśmy zakończenia przed czasem. No to właśnie nie pracują nam sędziowi punktowi na razie. Czas na kolejny pojedynek, może to się zmieni. Panie i panowie, czas na kolejny finał, tym razem w kategorii lekkiej. A zobaczymy w nim, w narożniku niebieskim, reprezentant WCA Fight Team, Maciej Murawski. A jego rywalem będzie w narożniku czerwonym reprezentant CrossFight Radom, Dawid Piłat. Przed nami piąty pojedynek. W klatce zameldują się seniorzy na Państwa ekranach. Dawid Piłat, znany z występów na zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie MMA Polska, to jest zawodnik reprezentujący CrossFight Radom, a zmierzy się z Maciejem Murawskim, który na co dzień trenuje w WCA Team Warszawa. Takie małe derby Mazowsza tutaj w Gliwicach. Pojedynek został zakontraktowany w limicie dywizji lekkiej 70 kg, 300 gramów. Obaj panowie być może stoczą tutaj trzyrundowy pojedynek, ale początek tych zawodów pokazał, że nie jest to pewnik. Ja będę się bardzo tutaj mocno cieszył, jak to będą dwie rundy. Żartuję oczywiście. No dziś szybko rozstrzygają się losy pojedynków, które oglądamy w Gliwicach.
rzeczywiście te finały błyskawicznie kończone i to w taki efektowny sposób. Nie można odmówić tu finalistom braku tego, tej wszechstronności, tych umiejętności. Muszę przyznać, że mimo iż te walki kończą się bardzo szybko, różnie to bywało podczas różnych finałów, no to trzeba przyznać, że ten poziom, który prezentują finaliści z każdej edycji na każdą edycję budzi szczere, moim zdaniem tutaj rzeczywiście zdziwienie in plus, bo to coraz lepiej prezentujący są się wojownicy. Zobaczmy teraz, dwaj panowie, jak już mówiliśmy, w kategorii do 73 kg, Maciej Murawski, niebieski rękawice i jego rywal Dawid Piłat. Mocny teraz low kick w wykonaniu Macieja Murawskiego, odpowiada próbą wysokiego kopnięcia jego przeciwnik. I zobaczmy, znów inny styl zupełnie tych dwóch panów. Zupełnie inaczej zaczęli. Tu widać duży nacisk na to, aby technicznie gdzieś przeprowadzać te swoje akcje, żeby dobrze przemyślane były te ataki. Skracanie dystansu u tego pana w niebieskich rękawicach z low kickiem. Tak próbuje gdzieś tam dobrać się do rywala. Natomiast przeciwnik ewidentnie czai się na jedno dobre uderzenie. Szuka tutaj możliwości gdzieś pięściami wypracowania sobie tej przewagi. Raz za razem ta lewa ręka gdzieś tam śmiga. Na razie jeszcze bez ciosu, żeby uśpić rywala i prawo potem rusza. Tak jak to było teraz, ale był no to tak. Przygotowany Maciej Murawski. Próbował lewym prostym ukuć Dawid Piłat, ale nadział się tutaj na kontrę ze strony Macieja Murawskiego. Kto zajmie tutaj środek klatki? Świetnie, teraz popracował z kolei prawym Maciej Murawski. Teraz z kolei lewy prosty. No, jak na razie kapitalnie prezentuje się tutaj Maciej Murawski, unika tych ciosów, sam je zadaje. Wydaje mi się, że Dawid Piłat ma tutaj chyba problem, żeby gdzieś wyczuć sobie ten dystans, ale teraz smagnął gdzieś po nosie lewym prostym Macieja Murawskiego. Ale trzeba przyznać, że rzeczywiście, jak na zawodników, którzy gdzieś tam dopiero są na początku tej drogi, no to duże skupienie, duże bardzo zaangażowanie w to, aby nie popełnić jakiegoś błędu, duża koncentracja również na defensywie, co nie zawsze występuje u tych dopiero zaczynających swoją przygodę. Lewa ręka, MMA, lewa ręka, zwróćmy uwagę na lewą rękę Macieja Murawskiego. Trafia raz za razem, teraz dołożył prawy. Zwróćmy uwagę na nos Dawida Piłata, który teraz ruszył, bo wydaje mi się, że on poczuł, że w tej rundzie to jego rywal zadał o wiele więcej tych celnych ciosów. To wynika troszkę z tej strategii Dawida Piłata, mam wrażenie. On tak czarował tą lewą ręką, tam próbował gdzieś usypiać rywala, jest wyskakiwać z prawym prostym. Natychmiast zauważył to Maciej Murawski, co pozwoliło mu na parę niezłych rzeczywiście kontr, takich konkretnych, celnych, dobrych, soczystych, prostych, które wylądowały chociażby właśnie na nosie przeciwnika. Teraz troszkę siłowania, troszkę zapasów mamy w wykonaniu obu panów i też od razu widzimy i w defensywie też obaj panowie wiedzą, co zrobić. Też potrafi sobie jeden i drugi poradzić z ewentualnym typu ataku. Strony Macieja Murawskiego czuje ten dystans zawodnik WCA. Teraz kolano ze strony Dawida Piłata. Próbował tutaj przenieść ten pojedynek do parteru Maciej Murawski, ale skontrował świetnie Dawid Piłat. Czy zajmie teraz plecy swojego rywala? Wpina już nogi, zapiął te nogi i pracuje ciosami. Czyżby koniec tej rundy? Czyżby koniec pojedynku? Koniec rundy, myślę. W tym momencie rozległ nam się gong. Mamy przerwę, ale rzeczywiście no taki delikatny zwrot akcji, bo wydawało się, że już przejmuje tutaj Maciej Murawski inicjatywę, że już znalazł ten sposób na Dawida Piłata. A tymczasem Dawid Piłat w ostatnich fragmentach tej rundy numer jeden. No i wyszła na walkę po raz na pierwszą rundę. Widzisz jednak. Tak jest. No i w tych ostatnich fragmentach pokazał, że tutaj nie można jeszcze go lekceważyć w żaden sposób, choć na pewno we wcześniejszych momentach tej pierwszej rundy musiał poczuć te mocne uderzenia. Co zresztą widzimy na naszych obrazkach. Musiał poczuć te mocne uderzenia Macieja Murawskiego. Poczuł te uderzenia i myślę stąd zmienił pomysł na ten pojedynek. Właśnie pod koniec tej rundy ruszył do klinczu, sklinczował, próbował obalić rywala, później wykorzystał jego błąd, zajął plecy, rozpuścił prawą rękę, zadał kilka ciosów i ciekaw jestem, jak tę pierwszą rundę punktowali sędziowie. A wiesz, że ja też jestem bardzo ciekaw. Też właśnie, to jest ciekawa historia, zobaczymy ewentualnie, może potem sobie sprawdzimy. W pierwszym fragmencie absolutnie stroną przeważającą był Maciej Murawski. Ale koniec ta końcówka została zaznaczona przez Dawida Piłata i wiemy chociażby z Galem MMA, że te końcówki często mają wpływ na sędziów punktowych. Otóż to. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w rundzie drugiej.
Maciej Murawski, niebieskie rękawice, kontra Dawid Piłat. Dawid Piłat, Crossfight Radom, WCA Warszawa, jego rywal. A z narożnika Macieja Murawskiego przed chwilą dało się słyszeć: robimy robotę w stójce. Właśnie ta robota w stójce przynosiła efekty, przynosiła korzyści Maciejowi Murawskiemu. Teraz kolejne zwarcie z ciosami. Dawid Piłat nie odpuszcza, zobaczmy. Wyprzedza swojego rywala Maciej Murawski w tym momencie pojedynku. Rzeczywiście te ciosy dobią wrażenie, ale znów lądują na ziemi obaj panowie i znów to Dawid Piłat ma tutaj zdecydowaną przewagę. To znowu on zyskuje ten walor parterowy w tym momencie. I pytanie, czy Grzegorz Szczepanik nie przerwie tego pojedynku. Już pojawia się komenda, żeby bronił się w inteligentny sposób Maciej Murawski, ale to się nie stało i Dawid Piłat zostaje zwycięzcą tego pojedynku. Odmienił losy wydarzeń w klatce zawodnik Crossfight Radom i to on teraz może wznieść ręce w geście triumfu. Wszystko sprowadziło się dosłownie i w przenośni do parteru. To tutaj tak naprawdę rozstrzygnęły nam się losy tego pojedynku, a blisko było, żeby się rozstrzygnęły jeszcze w rundzie numer jeden. Właśnie to znalezienie się na ziemi. Jakby zupełnie bezradny był Maciej Murawski w pracy tamtej parterowej, kiedy ciosami zaczął go zasypywać Dawid Piłat. Co się nie udało pod koniec pierwszej rundy, udało się już na początku rundy numer dwa. Oto zwycięzca tego boju, seniorzy, przypomnijmy, kategoria do 73 kg. Finał mistrzostw ma Polska i zwycięzca. Za momencik oficjalny werdykt będziemy mogli sobie jeszcze chwileczkę tutaj poświętować z tym oto panem. Teraz oglądamy przegranego. Dobra stójka była dzisiaj w wykonaniu tego pana, no ale mamy werdykt, a więc posłuchajmy. W walce finałowej w kategorii lekkiej zmierzyli się ze sobą Maciej Murawski i Dawid Piłat. Starcie zakończyło się w 45 sekundzie rundy drugiej przez techniczny knockout, a zwycięzcą zostaje Dawid Piłat! Crossfight Radom! Dawid Piłat triumfuje w klatce. MMA Polska notuje moim zdaniem bardzo cenne zwycięstwo, a to dlatego, że ten pojedynek w pierwszej rundzie nie do końca mu się układał, ale zawodnik Crossfight Radom był w stanie odwrócić losy tej rywalizacji i zobaczmy końcówkę tego pojedynku. Prawa ręka rozpuszczona, zobaczmy, tu znalazł się za plecami Macieja Murawskiego i zwyciężył po ciosach w parterze. No, mogło się to podobać. A już teraz kolejne starcie, tym razem kadetów do lat 14, kategoria wagowa 48 kg. W narożniku niebieskim zobaczymy reprezentant UKS Mały Wojownik Warszawa, Hubert Getka. Jakieś tam drobne nieścisłości co do chyba ubioru Huberta Getki. Oglądamy zawodnika UKS Mały Wojownik Warszawa. Zawodnika, który dziś, uwaga, uwaga, zawalczy podczas tej finałowej walki z zawodnikiem, który reprezentuje, uwaga, uwaga, UKS Mały Wojownik Warszawa, Antonim Baworem. To za daje moment się, jeszcze, że ugasiliśmy, musimy poczekać, już jak się Hubert tutaj przygotuje nam odpowiednio do ugasiliśmy wyjścia. Już ten pożar, tak jest. Jest już, tak, już nam zmierza do klatki. A zatem czas na przedstawienie drugiego z zawodników. A jego rywalem będzie w narożniku czerwonym reprezentant UKS Mały Wojownik Warszawa, Antoni Bawor. Na Państwa ekranach Antoni Bawor, to jest zawodnik, jak już Państwo wiedzą, UKS-u Mały Wojownik Warszawa, który tutaj w pojedynku klubowym zmierzy się z Hubertem Getką, a ja tak szybko postaram się Państwu
przedstawić zakazy w tej walce, a zatem nie możemy uderzać na głowę, zadawać kolan na korpus, uderzać w parterze, jeśli chodzi o techniki parterowe, uciskówka na biceps i łydkę, poddania na nogi, omoplata, suplesy, gilotyna, prostopadłe kopnięcia na kolano, pedelada, stąpy, dźwignie na kark, uderzenia łokciami, uderzenia kolanami na głowę, dźwignie na nadgarstki, to są wszystkie techniki, które w tym pojedynku będą zakazane, ale myślę, że emocji nie zabraknie. Otóż to, bo pewnie zobaczymy możliwe techniki do zastosowania tutaj, jak najbardziej wdrożone w ten bój. Hubert Getka, miałem okazję z nim chwilkę porozmawiać, bo gdzieś tam kiedyś przy okazji pobytu w tym klubie mały wojownik, wiesz, powiedział, że jego zawsze fascynowała moc ciosu Mike'a Tysona. No zobaczymy, czy będzie tutaj dziś nam prezentował moc tego ciosu. Ale tylko na korpus. Tylko na korpus, dokładnie tak. Dwaj zawodnicy UKS, mały wojownik Warszawa. Zapytałem też trenera Emila Różewskiego przed rozpoczęciem finałów, to jak to będzie? Jak trener może w takiej sytuacji zareagować? On powiedział tylko w jeden sposób, w ogóle nie wychodzę. Więc nie będziemy go tu dziś widzieć przy klatce, przy tej walce. Natomiast widzimy, przypomnijmy, Hubert Getka, niebieskie rękawice i Antoni Bawor, koledzy klubowi UKS, mały wojownik Warszawa. Warto zwrócić tutaj uwagę, z odwrotnej pozycji Antoni Bawor przystępuje do tego pojedynku. Dodajmy, że to mistrz świata i MMAF tegoroczny, zdobywca złotego medalu, teraz właśnie położył na plecy Huberta Getkę i teraz pracuje tutaj nad tym, żeby właśnie z użyciem tych wszystkich dopuszczalnych technik doprowadzić do swojego zwycięstwa. Jedna runda trzyminutowa, tyle ma teoretycznie potrwać ten pojedynek. Zobaczmy, bo do dosiadu przechodzi już Antoni Bawor i oczywiście on tutaj będzie pracował nad zakończeniem tego pojedynku przed czasem, ale myślę, że nie po ciosach. On tutaj poszuka jakiejś techniki kończącej. Zobaczmy, lewa ręka włożona już tutaj pod kark Huberta Getki. Zobaczymy, czy coś wyczaruje nam w tym pojedynku Antoni Bawor. Broni się jeszcze tutaj Hubert Getka, próbuje tutaj zrzucić z siebie klubowego kolegę, ale jak na razie to się nie udaje. Zobaczmy. Próbuje balachy, czyżby to balacha, to była ta technika, która pozwoliłaby zwyciężyć Antoniemu Baworowi w tym pojedynku. Ta prawa ręka Huberta Getki jeszcze jest przyklejona, jeszcze nie wyswobodził jej Antoni Bawor, ale pracuje nad tym, żeby to się udało. Zobaczmy, czy to się uda i to jest koniec tego pojedynku. Antoni Bawor potwierdził, że medal podczas zawodów międzynarodowych nie był przypadkiem. No i zobacz, kto w narożniku, tak na marginesie tego właśnie zwycięzcy, jako że klub musiał podzielić obowiązki między swoich członków, no to między innymi Xavery Mosing w narożniku zwycięzcy tutaj przybywał. Znamy dobrze Xaverego, nie będzie dziś walczył, nie zobaczymy go, bo kontuzja ręki w tym przeszkodziła. Za momencik do Xaverego też wrócimy i za momencik usłyszymy oficjalny werdykt w tym pojedynku. Wiemy dobrze, co nam się tutaj wydarzyło i już za chwilę potwierdzenie tych klatkowych zdarzeń. Starcie zakończyło się w pierwszej minucie i 35 sekundzie przez poddanie, a zwycięzcą zostaje Antoni Bawor. Antoni Bawor zwycięzcą pojedynku. Gratulacje od klubowego kolegi Huberta Getki. A skoro mówiłeś, że wszystkiemu przyglądał się Xavery Mosing, to myślę, że on mógł być pod wrażeniem tego, co pokazał Antoni Bawor. Mógł być również pod wrażeniem tej techniki kończącej, bo to jest ta technika, którą niejednokrotnie na zawodach w swojej kategorii wagowej popisywał się Xavery Mosing. Zobaczmy, jak pracował nad tą balachą Antoni Bawor. Kropla drąży skałę i to się udało. Przechodzimy do kolejnego pojedynku. A już teraz kolejny pojedynek kobiet w narożniku niebieskim. Zobaczymy reprezentantkę klubu Forma Fight Team Częstochowa, Karolina Majszak. A jej rywalką będzie w narożniku czerwonym
zawodniczka Czerwonego Smoka Poznań, Kinga Wierus. To już siódmy pojedynek finałów 11 mistrzostw MMA, które odbywają się w Gliwicach. W narożniku niebieskim zameldowała się już Karolina Majszak z klubu Forma Fight Team Częstochowa. Natomiast do narożnika czerwonego zmierza reprezentantka klubu Czerwony Smok Poznań Kinga Wierus. Ten pojedynek został zakontraktowany w limicie 56 kg, 700 gramów. Zobaczymy, no właśnie, czy zobaczymy trzyrundowy pojedynek? Tak, właśnie został zakontraktowany, ale te finały pokazują nam, że sędziowie punktowi nie mają tu zbyt wiele pracy. Na Państwa ekranach Łukasz Bosacki, który tutaj również od wczesnych godzin porannych zdobywa doświadczenie, mówiąc żartem. Ale jest, cały czas żwawy widzimy, to nie ma co zarzucać. Dobrze się trzyma, tak jak wszyscy sędziowie, od razu to dodajmy. I zawodnicy też w całkiem niezłej dyspozycji. Teraz oglądamy dwie zawodniczki, jak już Artur wspominał, Karolina Majszak i Kinga Wierus. Ja jestem ciekaw, czy tutaj kluczem do zwycięstwa będzie umiejętność Kingi Wierus zniwelowania naprawdę niezłych umiejętności parterowych Karoliny Majszak, która jest mistrzynią niejednokrotną różnorakich zawodów w ADCC i umie sobie rzeczywiście dobrze radzić. Ale ja bym zwrócił uwagę na prawy Karoliny Majszak. To jest ten cios, taki prawy zamachowy, który już kilkakrotnie wylądował na uchu Kingi Wierus i myślę, że ten cios mógł robić wrażenie. Poluje właśnie na taki cios, jak widzieli Państwo przed chwilą, na takiego sierpa Karolina Majszak. Bo chce, tak sobie myślę, właśnie naruszyć rywalkę i potem ewentualnie kończyć ten pojedynek w parterze. Tak to gdzieś tam w jej do tej pory wykonaniu w różnorakich występach można było zauważyć. Ten prawy to jest rzeczywiście bardzo dobra, mocna broń tej zawodniczki. Nie wiem, czy Kinga Wierus nie popełnia drobnego błędu, szukając możliwości zniwelowania tej, no ale próby w stójce. Właśnie, próby w stójce też nie do końca jej się układały, więc może ta chęć tutaj sklinczowania, przesunięcia się gdzieś przy siatkę, troszkę tych zapaśniczych użycia technik, może to gdzieś jej pomoże odzyskać chociaż troszeczkę werwy w tej walce. Na razie bardzo spokojnie Karolina Majszak prowadzi ten pojedynek, bardzo konsekwentnie pracuje w klatce. Teraz udało się odwrócić pozycję Kindze Wierus, ale to jeszcze jest daleka droga do tego, żeby tutaj coś móc osiągnąć, ale zawsze ten pierwszy krok jest bardzo ważny. Szeroko stoi na nogach, popatrzmy, Karolina Majszak blokuje możliwość wywrócenia rywalce, bardzo dobrze pracuje, bardzo mocno, bardzo stabilnie jak na razie przy tej klatce się sprawuje. Tak, próbuje tutaj wynieść swoją przeciwniczkę Kinga Wierus, ale skutecznie broni się Karolina Majszak. Teraz gdzieś prawy ze strony Kingi Wierus, ale myślę, że ten cios nie zrobił wrażenia na Karolinie Majszak. Karolinie Majszak, która jest wciśnięta tutaj w siatkę, ale zobaczmy, trwa tutaj walka o podchwyty. Czy uda się odwrócić tę pozycję? Czy uda się zerwać ten klincz zawodniczce z Częstochowy? Na razie konsekwentnie, dobrze, mocno pracuje Kinga Wierus. I to jest ten moment, kiedy... No właśnie, i to się w końcu udało i tak tutaj wyczekiwała na ten moment, tak jak mówiłeś, Karolina Majszak i doczekała się. Mamy pół minuty do zakończenia pierwszej rundy. Jeszcze tam Kinga Wierus nie ustaje w wysiłkach, aby jednak gdzieś przy tej siatce coś dla siebie ugrać, ale cały czas mam wrażenie, że Karolina Majszak kontroluje to, co dzieje się tutaj i teraz przy siatce, wcześniej w stójce. Ma dobry do tego wszystkiego, ma dobre do tego podejście i na razie nie pozwala Kingze Wierus na zbyt wiele. Ale też trzeba przyznać, że zaangażowanie Kingi Wierus oczywiście też na brawa tutaj zasługuje, tyle że bardzo ciężko jest jej cokolwiek narzucić w klatce i rywalce. To jest koniec tej pierwszej rundy. Bardzo zmęczone obie zawodniczki, bo myślę, ten pojedynek od połowy był dla nich wyczerpujący. Właśnie ta praca na siatce. Rozpoczęło się to wszystko dynamicznie od ciosów, a później, jak mawia klasyk, ten pojedynek stał się takim pojedynkiem dla koneserów. Dla koneserów? No to dla nas. Oczywiście, że tak, natomiast fakt jest faktem, jeszcze raz należy to podkreślić. Była tutaj cały czas, mimo że to było przy siatce, mimo że to było tak troszkę, jak mówisz, może nie to, co wszyscy kochają najbardziej w MMA, jednak było dużo pracy, to nie było tak,
tak, żeby panie tam próbowały udawać, że coś robią. I bardzo mocno starała się Kinga Wierus, jakby czując, że to jest to miejsce, to jest akurat ten element w tym pojedynku, który może przeważać, ma siłę, ma do tego odpowiednią moc, no ale Karolina Majkrzak broniła się bardzo dobrze i to, co też powiedziałeś, ciekaw jestem, jak siłowo, jak kondycyjnie wytrzymają obie teraz dalszą część tego boju. Ale wydaje mi się, że też ten początek, ten stójkowy początek w wykonaniu Karoliny Majkrzak sprawił, że Kinga Wierus no starała się tutaj jednak odwrócić tę sytuację, bo te prawe, o których wspominałem, no, szczególnie na początku tej pierwszej rundy, robiły wrażenie na nas. Myślę, że mogły robić wrażenie na Kindze Wierus. Czas na rundę numer dwa i teraz lewym smagnęła po nosie Kinga Wierus Karolina Majchrzak i po raz kolejny Kinga Wierus ucieka się tutaj do klinczu, ale odwraca tę sytuację Karolina Majchrzak i to teraz ona jest tą stroną wciskającą w siatkę. Jakby rzeczywiście nie chciała podejmować tego ryzyka w stójce już tej rundzie Kinga Wierus. Nie wdawała się w żadne wymiany. Po pierwszych kilku ciosach zadanych przez rywalkę natychmiast uciekła pod siatkę. Tutaj widać, jeszcze raz to powtórzę, że ona w tym elemencie jakby czuje, że może tu coś dla siebie ugrać, że może tu coś dla siebie zyskać i stąd cały czas jesteśmy w tym właśnie miejscu klatki, ale już nie tak skuteczna jest przy siatce, mam wrażenie, Kinga Wierus. Już Karolina Majkrzak z większą, no może nie łatwością, bo to jednak nie jest wcale takie proste, ale jednak z dużo większym powodzeniem zaczyna niwelować te wszystkie próby swojej rywalki, choć teraz kolejna próba wyhaczenia. Zobaczmy, jak nogami mocno stoi na ziemi Karolina Majkrzak, jak bardzo dobrze pracuje tymi nogami, jak łapie stabilizację i jak teraz znów wstaje, kiedy troszkę się tam Kindze Wierus udało ją delikatnie zmusić do wywrotki. Ciężka, trudna, wyniszczająca praca, myślę, dla jednej i dla drugiej zawodniczki. Cały czas konsekwentnie pracuje tutaj nad sprowadzeniem walki do parteru Kinga Wierus, ale Karolina Majkrzak ostatecznie zerwała ten klincz i na minutę 20 znów melduje, przed końcem drugiej rundy meldujemy się na środku klatki i teraz za plecami swojej rywalki znalazła się Karolina Majchrzak. Zobaczmy, czy wykorzysta tę pozycję. Lewa ręka uruchomiła lewą, teraz prawa ręka i ciosy. To jest jej pomysł na rozstrzygnięcie tego pojedynku na swoją korzyść. Wstaje teraz Kinga Wierus i po raz kolejny robi to, do czego nas przyzwyczaiła w tym pojedynku, a zatem wciśnięta w siatkę Karolina Majchrzak. Ja jeszcze raz powtórzę, moim odczuciu tu może być właśnie kluczem to, jak będzie sobie radziła z tymi parterowymi atakami Karoliny Majkrzak, Kinga Wierus. Teraz poradziła sobie bardzo dobrze przy siatce. Wreszcie doprowadziła do sytuacji, o której tutaj myślała od początku pierwszej rundy. Dobre teraz dla niej położenie, dobra szansa na ewentualne zakończenie tej walki przed czasem. Próbuje teraz wyswobodzić prawą nogę Kinga Wierus. To pozwoliłoby jej przejść być może do dosiadu, być może do pozycji bocznej. Teraz jeszcze ciosy. Rozpuściła na chwilę lewą, teraz prawą rękę Kinga Wierus i zadaje ciosy. Myślę, że to jest ten moment, do którego ona właśnie dążyła. Ten moment, kiedy zaznacza swoją przewagę. Za chwilę, po dwóch rundach, myślę, może nam się tutaj zrobić bardzo ciekawa sytuacja na kartach punktowych, a o losach tego pojedynku rozstrzygnie runda trzecia. Tak jest, nic dodać, nic ująć. Wydaje się, że gdzieś tam Kinga Wierus wreszcie się w tym, co dla niej tutaj najbardziej korzystne, odnalazła w 100%. Było dużo tego klinczu, było dużo siłowania przy siatce, było dużo zapasów i wreszcie to, co chciała osiągnąć na 100%, czyli wylądowała z góry ze swoją rywalką. Widać, że ma siłę, widać, że tego jeszcze cały czas nie brakuje. Ciosy spadały, kontrola na ziemi była. No i jaka będzie odpowiedź ewentualnie Karoliny Majkrzak, bo faktycznie Kinga Wierus całkiem udanie zakończyła tę rundę numer 2. A my już jesteśmy w rundzie numer 3, proszę bardzo. Wypłynęliśmy na wody, na których jeszcze nie pływaliśmy podczas tych finałów. Dokładnie, tego jeszcze dziś Gliwice nie widziały w finałach. Czekamy na rozpoczęcie rundy trzeciej na Państwa ekranach. Karolina Majchrzak, zawodniczka Forma Fight Team Częstochowa. Sędzia Łukasz Bosacki daje już sygnał narożnikom, że czas na rozpoczęcie tej ostatniej, mam wrażenie, decydującej rundy w tym pojedynku. Pytanie, czy doczekamy się pierwszego zwycięstwa przez decyzję podczas tych finałów. Czekamy!
Ruszyły obie panie. Przypomnijmy, niebieskie rękawice Karolina Majchrzak, jak już wspominał Artur. Kinga Wierus to jej przeciwniczka. Kinga Wierus, która bardzo udanie zakończyła rundę numer 2, ale to jest znów ten charakterystyczny obrazek, kiedy tylko zaczynają się mocniejsze wymiany. Już Kinga Wierus ucieka się do klinczu, już próbuje zblokować ale swoją przeciwniczkę. W tym klinczu próbuje ale po raz pierwszy kolana, tylko... kolejne kolano. Właśnie, tak właśnie. Jest, tego Karolina nie było wcześniej Majchrzak. W tym klinczu. Tutaj uruchomiła nową czwarte broń. Czwarte kolano ze tak jest, Karolina Majchrzak. Zawodniczki z Częstochowy. Ten klincz został rozerwany. Meldujemy się na środku klatki. Zobaczmy, tutaj stara się ustawić swoją rywalkę Kinga Wierus, ale skutecznie lokuje te kolejne ciosy. Karolina Majchrzak, to nie są dobre wiadomości dla Kingi Wierus, bo za nami minuta tej ostatniej rundy i w trakcie tych 60 sekund stroną przeważającą była Karolina Majchrzak. Ale pracuje, zobaczmy, Kinga Wierus znów wykorzystuje te swoje możliwości zapaśniczo-klinczowe, tak to nazwijmy, przy siatce pracuje bardzo ładnie. Po raz kolejny jest w półgardzie rywalki, po raz kolejny ma szansę wyciągnąć nogę i jeszcze ma do tego trochę czasu, bo to więcej zdecydowanie tych minut, sekund to może nie, ale sekund zostało na to, aby doprowadzić do szczęśliwego końca tę rozpoczętą przez siebie akcję. A tutaj to, co trzeba podkreślić, na razie widzieliśmy, że Kindze Wierus konsekwencji nie brakuje, więc jeśli jej wystarczy w połączeniu z kondycją, to kto wie, jak to się wszystko potoczy. I tym razem to są fatalne wiadomości dla Karoliny Majchrzak, bo za chwilę do zakończenia tego pojedynku pozostanie nam minuta, a Kinga Wierus w tym momencie melduje nam się w dosiadzie. Jeśli tutaj rozpuści ręce, jeśli będzie zadawać kolejne ciosy, to być może Łukasz Bosacki przerwie ten pojedynek, a jeśli tego nie zrobi, to moim zdaniem będzie to jasny sygnał dla sędziów punktowych, dla kogo zapisać tę rundę, bo tak jak już mówiliśmy, ta pierwsza minuta trzeciej rundy to był czas, w którym warunki dyktowała Karolina Majchrzak. Teraz już przez ponad minutę ta sytuacja uległa zmianie i stroną dominującą, stroną punktującą jest Kinga Wierus. Robi co może Karolina Majchrzak, żeby zrzucić ciebie przeciwniczkę. Jeszcze tam szuka jakiejś możliwości. Widzieliśmy, tam była próba gdzieś złapania ręki rywalki, chęć założenia ewentualnie jakiejś dźwigni, ale nie Balacha, pozwala. Balacha, Wierus sama teraz atakuje. Balacha, tak jest. Czy to jest ten pomysł na rozstrzygnięcie pojedynku? Zobaczmy. Próbuję tutaj jeszcze ustabilizować na głowie tę lewą nogę Kinga Wierus i za chwilę będzie pracowała nad tym przed prostem. Do końca pojedynku pozostały już tylko sekundy, czy uda się wyrwać tę prawą rękę Karoliny Majchrzak. Nie, nie uda się. Sędzia Łukasz Bosacki daje sygnał do zakończenia tego pojedynku. No i po raz pierwszy będziemy mogli sprawdzić, jak popracowali nam sędziowie punktowi podczas tych finałów 11 mistrzostw MMA. A ja mam wrażenie, że tutaj praca była wytężona, ciężka, bo to wcale wbrew pozorom nie była jakaś jednostronna walka. To był pojedynek, który rzeczywiście, powiedzmy to sobie szczerze, miał wzloty i upadki dla jednej i dla drugiej pani. Jedna pani miała swoje przewagi, miała też je i druga, więc trzeba przyznać. Każda z zawodniczek miała tutaj swoje momenty w tym pojedynku, absolutnie. Przy siatce, w tych zapasach i gdy była z góry, świetnie pracowała Kinga Wierus, natomiast jeśli chodzi o stójkę, choć to były krótsze momenty, pamiętajmy o tym. No i też był taki jeden moment w parterze, gdy tam też całkiem nieźle sprawowała nam się werdykt. Karolina Majchrzak. Mamy werdykt. Panie i panowie, w kolejnym starciu spotkały się z sobą Karolina Majchrzak i Kinga Wierus. Pojedynek zakończył się po trzech rundach. A jednogłośną decyzją walkę zwycięża Kinga Wierus! Kinga Wierus zwycięzczynią tego pojedynku. Gdybym to ja miał punktować ten pojedynek, wydaje mi się, że właśnie tak bym go zapunktował. Runda pierwsza w moim odczuciu dla Karoliny Majchrzak, runda druga i trzecia dla Kingi Wierus, a zatem zawodniczka Czerwonego Smoka zwycięża w siódmym pojedynku finałów Mistrzostw MMA, a my obserwujemy najciekawsze fragmenty
tego pojedynku. Najciekawsze fragmenty, a ja się zdecydowanie zgadzam, że tu rzeczywiście te elementy, których dominowała Kinga Wierus, to były te momenty i te elementy, które zdecydowanie przesądziły o jej triumfie w tym właśnie boju. Kinga Wierus, złotą medalistką mistrzostw MMA Polska w Gliwicach. Spróbowała swoich sił w stójce Kinga Wierus. Myślę, że sprawdziła swoje możliwości, wybadała, no jak co widzimy, tak naprawdę może robić i wtedy zmieniła sposób na ten pojedynek. Od rundy drugiej przez rundę trzecią to ona była tą zawodniczką, która wykonała więcej pracy i to miało odzwierciedlenie na kartach punktowych. Czas na kolejny pojedynek. Panie i panowie, czas na kolejne starcie, a zobaczymy w nim, w narożniku niebieskim, reprezentantka Copacabana Warszawa, Oliwia Kraszewska. A jej przeciwniczką będzie w narożniku czerwonym reprezentantka UKS Mały Wojownik Warszawa, Julia Lewandowska. Przed Państwem ósmy pojedynek finałów 11 mistrzostw MMA, które odbywają się w Gliwicach. Na Państwa ekranach Julia Lewandowska, która na co dzień trenuje w klubie UKS Mały Wojownik. W klatce czeka już na nią Oliwia Kraszewska, to również warszawianka, tyle że trenująca w klubie Copacabana, dywizja piórkowa, a zatem limit w tym pojedynku wynosi 65 kg i 800 gramów. Starcie zostało zakontraktowane na 3 rundy po 3 minuty. Julia Lewandowska, mistrzyni świata, młodzieżowa mistrzyni świata tegoroczna, miłośniczka mocnego uderzenia dosłownie i w przenośni, bo jest wielką fanką zespołu Metallica i sama gra na gitarze i obiecywała, jak z nią rozmawiałem, że gdy będzie miała swój zawodowy debiut, to właśnie w rytm muzyki tego zespołu do klatki wkraczać będzie. A tak w ogóle to bardzo chciała kiedyś zostać tenisistką, ale się nie udało, bo nie miała odpowiednich warunków do MMA, jak najbardziej. Przypomnijmy, Julia Lewandowska, Oliwia Kraszewska. Ależ spokojnie, ależ z takim wyczekiwaniem na to, co zrobi rywalka. I już kopnięcie wysokiej Julii Lewandowskiej. I od razu próba kontynuowania tego ataku serią ciosów, ale tak troszeczkę z takim delikatnym wycofaniem. Jakby jeszcze nie czuła się w 100% pewnie w klatce zawodniczka. Dużym szacunkiem UKS Mały Wojownik Warszawa. Dla rywalki, jest. Dla Oliwii Kraszewskiej, Julia Lewandowska. Zobaczmy to, ona zajęła tutaj środek klatki. Próbuje skracać dystans, próbuje rozpuszczać ręce. Zobaczmy. Znów kombinacja ze strony Julii Lewandowskiej. Tutaj narożnik Oliwii Kraszewskiej podpowiada, żeby nie wchodziła tutaj bez ciosów, żeby starała się wydłużać tę serię. A tutaj kolejna kombinacja ze strony Julii Kraszewskiej. Było wysokie kopnięcie, były uderzenia. A teraz przenosi ten pojedynek do parteru Julia Lewandowska i zobaczmy, bo jest już w półgardzie. Pytanie, czy będzie pracować nad poddaniem Julia Lewandowska, gdyby udało jej się tutaj wyswobodzić lewą nogę, być może udałoby jej się zwyciężyć przez poddanie. Troszeczkę zawsze w takich sytuacjach te kaski tym zawodnikom przeszkadzają, myślę, ale że tutaj rzeczywiście siła jest ogromna Julii Lewandowskiej i moc, która w niej drzemie. Naprawdę warunki fizyczne, wszystko to, co wiąże się z tym, aby gdzieś tam wykorzystywać te atuty, to ona ma to doskonale opanowane. Zobaczmy, udało jej się wyswobodzić prawą nogę, czyli to, o czym mówiłem, jest już w dosiadzie Julia Lewandowska. Zobaczmy. Fatalna wiadomość dla jej rywalki, fatalna. Absolutnie tak i zobaczmy, bo próbowała, wydaje mi się, że czaiła się tutaj na balachę Julia Lewandowska. Ta prawa ręka Oliwii Kraszewskiej była już w jej uchwycie. Wydaje mi się, że za chwilę
gdzieś zapracowałaby biodrami, żeby popracować tutaj nad techniką kończącą, ale skutecznie obroniła się Julia Lewandowska, ale zobaczmy, bo nie ustaje w tych próbach Julia Lewandowska. Myślę, że nie będzie ustawała, dopóki gdzieś tutaj nie wyciągnie w końcu tej ręki. Zobaczmy teraz, jest ogromna szansa na to rzeczywiście, żeby ta walka też zakończyła się przed czasem. Przez Balachę, przez Balachę. Bardzo mocne teraz założona, bardzo mocno ta technika, ale cały czas broni się świetnie. Jednak Oliwia Kraszewska i klepie. Jednak obroniła się do momentu. I to koniec tego pojedynku. Julia Lewandowska zwycięża przez poddanie. Mówiłem o tej Balasze i ostatecznie udało jej się skończyć ten pojedynek w taki właśnie sposób. Zwycięstwo w 8 pojedynku finałów Mistrzostw MMA notuje zawodniczka UKS-u Mały Wojownik Warszawa, Julia Lewandowska, którą obserwują Państwo teraz na ekranach. Do złotego medalu Mistrzostw Świata dokłada dzisiejszy triumf w Gliwicach. W finałowym starciu w kategorii piórkowej zmierzyły się ze sobą Oliwia Kraszewska i Julia Lewandowska. Starcie zakończyło się w 2:45. Przez poddania zwyciężczynią zostaje Julia Lewandowska. Triumfująca Julia Lewandowska, teraz gdzieś jeszcze uścisk, ale taki serdeczny, z rywalką Oliwią Kraszewską. Zobaczmy najciekawsze fragmenty tego pojedynku. Rozpuszczała ręce Julia Lewandowska. Zobaczmy, były kombinacje ciosów, były kopnięcia. Była ostatecznie ta próba, skuteczna próba przeniesienia pojedynku do parteru tutaj w dosiadzie Julia Lewandowska, która uruchomiła lewą rękę, zadawała kolejne ciosy, a później wykorzystała błąd swojej rywalki i popracowała nad Balachą. Tutaj jeszcze skutecznie broniła się Oliwia Kraszewska. Ten kciuk był uniesiony w górę, ale teraz widzą Państwo, że ostatecznie odklepała Oliwia Kraszewska i to Julia Lewandowska zdobyła złoty medal. A my przechodzimy do kolejnego pojedynku. Przed nami kolejne starcie w kategorii piórkowej. A zobaczymy w nim, w narożniku niebieskim, reprezentant Grappling Kraków, Adam Włosiński! A jego rywalem będzie w narożniku czerwonym reprezentant Puncher Wrocław, Krystian Ostrowicz. To już 9 pojedynek finałów Mistrzostw MMA, które odbywają się w Gliwicach. Dywizja piórkowa, w klatce pojawią się seniorzy, to jest dywizja piórkowa, jak już wspomniałem, 3 rundy, 3 minuty z przytupem. Do klatki wszedł reprezentant grapplingu Kraków, Adam Włosiński, a na Państwa ekranach widzicie jego rywala, Krystiana Ostrowicza z Punchera Wrocław. Jeśli chodzi o tatuaż, to chyba dziś rzeczywiście na złoty medal zasłużył ten oto zawodnik. Ostry taki napis ma, widzimy na tym swoim tatuażu. Bardzo efektownie i groźnie wyglądający. No to pierwszy element już, jeśli chodzi o ten profesjonalizm zawodnika MMA. Zaliczony, zobaczymy jak będzie wyglądało to teraz w samej już walce. Krystian Ostrowicz, ten pan na naszych ekranach, przypomnijmy, a jego rywalem będzie Adam Włosiński. Tak, ze spokojem w oczach. Wszedł Łukasz, do klatki. Sędzia tego pojedynku już też gotowy, a więc skoro panowie w klatce są gotowi, my jesteśmy gotowi, no to można zaczynać. Narożnik czerwony, Krystian Ostrowicz, narożnik niebieski, Adam Włosiński. Myślę tutaj wyższy od swojego rywala, Krystian Ostrowicz, który czaił się tutaj na
kopnięcie tą przednią nogą, ale odpowiedział niskim kopnięciem Adam Włosiński. Teraz myślę, że złapał na wykroku swojego rywala Krystian Ostrowicz. Próbuje ciosami, próbuje tymi takimi wypadami w rywala zaskoczyć go, uderzyć, trafić. Pan w czerwonych rękawicach, lewa ręka znów wyfrunęła do przodu. Długa lewa ręka. Proszę? Długa lewa ręka. Tak, długa lewa ręka, oczywiście. Myślę, że tak. To jest ta broń, nie usłyszałem tutaj, bo tak powiedziałeś o tej długiej lewej ręce. Długa lewa ręka wyfrunęła, masz rację, zdecydowanie. I to nie pierwszy raz już w tym pojedynku widzimy, że tu to jest ta broń Krystiana Ostrowicza, którą chciałby tutaj wykorzystywać w jak najlepszym i jak najmocniejszym stylu, ale na razie przynajmniej, bo też to jest kolejny pojedynek podczas tej gali, co ciekawe, że znów mamy różnicę dużo, jeśli chodzi o możliwości fizyczne. Zobaczmy, wyższy od swojego rywala jest Krystian Ostrowicz, dłuższe ręce, te ciosy jego z dystansu zdecydowanie mają prostszą drogę, żeby dotrzeć do rywala. Teraz dobry low kick jeszcze do tego dołożył Ostrowicz. No ma na pewno impet w tym swoim atakowaniu. Czy to wszystko gdzieś tam nie jest zbyt jeszcze niepoukładane? Zobaczymy. Na razie kolejny raz lewą ręką trafił swojego rywala Krystian Ostrowicz i mam wrażenie, że on już tutaj sobie wymierzył ten dystans do swojego rywala. Tutaj oczywiście ochraniacz przeszkadza zawodnikowi Panchera Wrocław. Za chwilę wznowimy ten pojedynek po tym, jak sędzia klatkowy poprawi tutaj ochraniacz na lewej nodze zawodnika w narożniku czerwonym i wznawiamy ten pojedynek na minutę i 15 sekund przed końcem pierwszej rundy. Po raz kolejny lewa ręka uruchomiona przez Krystiana Ostrowicza. Tutaj zamarkował kopnięcie. Stara się ustawiać swojego rywala. Stara się ustawiać Adama Włosińskiego. Ostrowicz, zobaczmy, ten z kolei musi liczyć na szarże, żeby skrócić ten dystans, żeby nie nadziać się na te długie ręce Ostrowicza. Próbował przed momentem tego właśnie Krystian Ostrowicz. Gdzieś tam uniknął kolejnego uderzenia, ale znów ta lewa ręka z prawą, bo to i teraz jeszcze prawy dokłada do tego wszystkiego jego przeciwnik. No, może nie razem, może nie w jednym momencie oba te ciosy. To jeszcze jest oczywiście kwestia braku doświadczenia, ale widać, że ma ochotę uderzać pięściami, ma ochotę atakować w ten sposób swojego rywala. Też mam takie wrażenie z drugiej strony, że Krystian Ostrowicz jakby troszeczkę sił stracił już w tej pierwszej rundzie. To już nie jest tak ogromne zaangażowanie. Ten impet troszeczkę zgasł, co też jest pewnie naturalne. Natomiast to jest szansa w tym momencie dla Adama Włosińskiego, żeby tutaj gdzieś spróbować skrócić ten dystans, żeby spróbować wskoczyć bliżej rywala. Ależ teraz chciał się popisać nam tymi kopnięciami Krystian Ostrowicz. Ładnie to wyglądało, ale skuteczne oczywiście nie było za bardzo. Natomiast pracuje cały czas w tej stójce. To jest coś, czym świetnie się czuje, widzimy Ostrowicz i coś, co w tej pierwszej rundzie do pewnego momentu naprawdę mu nieźle wychodziło. No tak jest, myślę, że starał się tutaj ustawiać swojego rywala. Krystian Ostrowicz pracował tą przednią ręką, ciosy proste, dokładał do tego prawą rękę. No, zmuszony był tutaj do takich szarż, do walki w kontrze. Adam Włosiński, którego widzą teraz Państwo na ekranach, tutaj wraz z narożnikiem, wraz z trenerami grapplingu Kraków. To są dwie akcje, które masz robić. Lewy na dół, prawy sierp, albo prawy na dół i lewy sierpowy. To są dwie rzeczy, które masz robić. Jak on do Ciebie podchodzi i chce kopać, to skracaj mu dystans. Jak on widzisz tylko, że podnosi nogi, wpierdalasz się z niego, z czasami prostymi nogami, bo on się będzie przy tym dobił, bo ma szeroko gardę. Uciek? Uciek. Na Państwa ekranach Adam Włosiński, który mierzy się z Krystianem Ostrowiczem. Klatka jest już wolna, a zatem rozpoczynamy drugą rundę tego pojedynku. Zobaczymy, tam słyszeliśmy w narożnikach porady dla zawodników. Zobaczymy, który z nich lepiej wykorzysta te akurat tutaj przekazane uwagi. Zobaczymy, czy będzie miał sposób taki tam podpowiadany przez narożnik. Będzie miał ten swój sposób Adam Włosiński na Krystiana Ostrowicza, bo Krystian Ostrowicz konsekwentnie ruszył w tej drugiej rundzie w taki sam dokładnie sposób jak w rundzie numer 1. I ten lewy prosty to jest ta główna jego broń. Co chwila dokłada kombinację ciosów, dokłada prawą rękę
I on tutaj punktuje teraz niskie kopnięcie, które mogło się zakończyć upadkiem Adama Włosińskiego, który na chwilę stracił tutaj równowagę. Teraz dołożył wysokie kopnięcie, dołożył fronta Krystian Ostrowicz, który wyraźnie na początku drugiej rundy przyspieszył. Cały czas i to jest właśnie ta uwaga, która płynie tutaj do Krystiana Ostrowicza z jego narożnika, żeby trzymał dystansie swojego rywala. Ma te warunki fizyczne, ma te możliwości i punktuje z tego dystansu. Rzeczywiście trafia tymi ciosami, kiedy dobrze dopracuje swoją akcję. Cały czas bardzo dobrze też Adam Włosiński schodzi z linii tego ciosu, mimo że Ostrowicz próbuje go sobie ustawiać. To mam wrażenie, że w tej rundzie już jest tutaj troszkę trudniejsze zadanie przed Ostrowiczem. Włosiński pracuje, próbuje skracać ten dystans, chociaż te low kiki ewidentnie są rzeczywiście mocne. A tu teraz właśnie po takim low kicku kolejny kłopot z ochraniaczem. Ech, te ochraniacze. Taka to jest nieprzyjemna historia z nimi, no ale muszą być, to takie są zasady ich w tym momencie. Nie zmienimy. Zaczynamy rywalizację w tej rundzie. Wracamy znów, aby popatrzeć, czy będzie próbował, no właśnie, zejść do parteru, bo mam wrażenie, że już gdzieś tam szykował się do tego wcześniej Krystian Ostrowicz i w tym momencie zaryzykował, ale to się nie udało. Cały czas tego dystansu bije i kopie. Ale zerwał tutaj ten klincz Adam Włosiński. Po chwili na jego twarzy wylądował lewy prosty, później gdzieś kopnięcie na korpus ze strony Ostrowicza. Lewy prosty, prawy prosty, proste rzeczy, bo proste rzeczy są skuteczne. To właśnie były porady z narożnika Krystiana Ostrowicza. Myślę, że właśnie te proste elementy, najprostsze elementy w tym arsenale ciosów są najbardziej skuteczne, bo po prostu wykorzystuje swój zasięg reprezentant Panchera Wrocław. Po raz kolejny próbuje tu gdzieś sklinczować i wykorzystać inne umiejętności. Tak jest, ale rzeczywiście to, co słyszeliśmy, to była ta rzecz, która sprawdzała się w rundzie numer jeden. Lewy prosty, prawy prosty z przewagą tego lewego. To rzeczywiście skutkowało całkiem niezłymi wynikami. Teraz zobaczymy, jak zaskutkuje ta próba przy siatce. Otóż ląduje na ziemi, w bocznej pozycji jest w tym momencie Krystian Ostrowicz. Adam to nie są dobre wiadomości bardzo dla Adama dla niego złe. Włosińskiego. Runda druga dobiega końca. Wydaje mi się, że stroną przeważającą na przestrzeni tych dwóch rund był właśnie Krystian Ostrowicz. I za chwilę tutaj sędzia przerwie tę drugą rundę, która dobiegła końca. A zatem trzecia runda, w której Adam Włosiński będzie musiał coś zrobić, jeśli chce tutaj zwyciężyć. Za chwilę zobaczymy najciekawsze fragmenty i posłuchamy przede wszystkim narożnika. Masz lewy na dół, prawy sierp, albo wejdź w nim winane. Kurwa, on się gubi przy tych ciosach. Uderzysz w jeden, to wchodzi, tam brakuje ponowienia. Kurwa, musisz na nim siąść. Jak on podchodzi, bijesz w miejscu. Jak wpadniesz, to cię wywróci. Jak tylko widzisz szar w miejsce, uderz w miejscu, sierp i dołóż drugi. Jednym nie tracisz, on się wejdzie na ten drugi ciosek. No właśnie, to jest to, jak widzimy, prosta sprawa, tak to rzeczywiście tutaj wyglądało, natomiast no, czy będzie umiał to wykorzystać w tym momencie Adam Włosiński? Trzeba tutaj być faktycznie skoncentrowanym. Ja myślę, że tutaj też były proste podpowiedzi. Proste z narożnika grapplingu Kraków. Pytanie, czy cytując być może tylko część tego, co powiedział tutaj trener w narożniku Adama Włosińskiego, czy rozpuści te łapy, bo tego oczekują od niego trenerzy, że będzie tutaj ponawiał te ciosy, kiedy wpada w niego Krystian Ostrowicz. Myślę, że to nie będzie łatwe, ale zobaczymy. Nie ma wyjścia Adam Włosiński po tych dwóch rundach i mam takie wrażenie, że na kartach punktowych może prowadzić Krystian Ostrowicz. Czas na rundę numer 3. No i zobaczmy, czy obraz tego pojedynku w trzeciej rundzie ulegnie zmianie. Czy rozpuści łapy Adam Włosiński, mówiąc kolokwialnie i cytując oczywiście jego narożnik. Stara się tutaj ustawiać teraz swojego rywala, stara się zająć środek klatki Adam Włosiński. Teraz na wstecznym biegu będzie walczył Krystian Ostrowicz, będzie pewnie wykorzystywał ten swój długi zasięg. Teraz niskie kopnięcie ze strony
Adama Włosińskiego. Teraz jeszcze ten front, nie wiem, czy widziałeś Ostrowicza. Rzeczywiście, trzeba przyznać, że to, co mówisz, próbuje tutaj utrzymywać to, co wypracował sobie teoretycznie w tej walce Krystian Ostrowicz. Próba przeniesienia pojedynku do parteru za jedną nogę w wykonaniu Krystiana Ostrowicza i to była bardzo skuteczna akcja. No, wykorzystał ten fakt, że musiał się troszkę otworzyć Adam Włosiński w tym pojedynku. Fantastycznie skorzystał z tej możliwości przeniesienia walki do parteru i ten zegar będzie teraz działał na niekorzyść Adama Włosińskiego. Ale widzisz, to jest właśnie to, co słyszeliśmy w narożniku, żeby nie wchodził bez ciosów, nie podchodził bez tych ciosów, bo albo się nadzieje na kontrę, albo zostanie obalony i dokładnie to się właśnie stało. Wykorzystał ten moment Krystian Ostrowicz. Mówię oczywiście o narożniku Adama Włosińskiego, bo to Adam Włosiński wylądował na plecach. Jest teraz w trudnym rzeczywiście położeniu. Pracuje Krystian Ostrowicz i próbuje wyciągnąć nogę. Próbuje z tej półgardy się wydostać i myślę, że no tak jak to już wcześniej oglądaliśmy, jeśli będzie ku temu okazja, albo przejść pozycję, albo wskoczyć w dosiad i tutaj próbować popracować jeszcze bardziej konsekwentnie nad Adamem Włosińskim. Myślę, że Krystian Ostrowicz może też szanować tę pozycję, jak to się mówi kolokwialnie, bo tak jak powiedziałem, ten czas działa na jego korzyść, absolutnie. On może tak jak teraz zaznaczać swoją przewagę ciosami z góry, dawać sędziom punktowym argumenty ku temu, żeby zapisali tę rundę na jego korzyść. A jeśli tak się stanie, myślę, że tutaj Krystian Ostrowicz zwycięży w tym pojedynku. 30 sekund, niewiele ponad 30 sekund do zakończenia rundy trzeciej. Zobaczmy, lewa ręka tutaj pracuje, próbuje ją, za chwilę pewnie będzie ją próbował wyswobodzić, ale sędzia podnosi ten pojedynek. To jest właśnie niebezpieczeństwo takiej pracy, kiedy troszeczkę się markuje tą parterową walkę. Tam próbował wyciągać niby nogę Krystian Ostrowicz. No ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że pokazał tam dużo w tym parterze swoich możliwości. Teraz jeszcze zahaczył prawym Adama Włosińskiego. Ostatnie sekundy tej rundy. Ależ obrotówka, ależ pięknie to chciał skończyć nam Krystian Ostrowicz. Piękne to było w wykonaniu zawodnika Panchera Wrocław. No, pokazał, że nie tylko ten tatuaż jest efektowny na jego ciele, ale ma też w swoim arsenale bardzo, ale to bardzo efektowne techniki. No, gdyby trafił, to mógłby znokautować Adama Włosińskiego. Tak się nie stało i za chwilę o tym, kto zwyciężył w pojedynku, zdecydują sędziowie punktowi. Czekamy na werdykt. Na Państwa ekranach Adam Włosiński. Adam Włosiński, który tutaj no kręci głową, myślę, że ten pojedynek nie potoczył się po jego myśli. Tak, teraz na ekranach był z kolei Krystian Ostrowicz. Jeszcze raz obserwujemy zawodnika z narożnika niebieskiego. On chyba czuje pismo nosem, mówiąc kolokwialnie. Czas na werdykt. W kolejnym starciu w kategorii piórkowej zmierzyli się ze sobą Adam Włosiński i Krystian Ostrowicz. Walka zakończyła się po trzech rundach. A jednogłośnym zwycięzcą zostaje Krystian Ostrowicz, Puncher Wrocław. Niespodzianki nie stwierdzono. Jednogłośna decyzja na korzyść Krystiana Ostrowicza. To ten zawodnik w narożniku czerwonym, który teraz wymienia uwagi z Adamem Włosińskim. No, zdecydowanie stroną dominującą w tym starciu był zawodnik Panchera Wrocław. My zobaczymy teraz najciekawsze momenty tego pojedynku. Zobaczmy tutaj wymiany, których nie brakowało. Te ciosy lewy prosty ze strony Krystiana Ostrowicza. Dużo było tych zwarć, ale dużo też było pracy w dystansie i właśnie ta praca w dystansie to była szczególnie domena tutaj Krystiana Ostrowicza. Gdzieś wykorzystywał też te momenty, przenosił walkę do parteru, tak jak to miało miejsce w trzeciej rundzie. W trzeciej rundzie, w której już, myślę, zdeterminowany był Adam Włosiński, ale on nie był w stanie odwrócić losów tego pojedynku. Zobaczmy tutaj już końcówka walki, gdzieś pracował z góry Krystian Ostrowicz, lokował kolejne ciosy i tak też ten pojedynek się zakończył, a zakończył się zwycięstwem zawodnika Panchera Wrocław po jednogłośnej decyzji po trzech rundach. Czas na kolejny pojedynek. A już teraz czas na kolejny pojedynek, tym razem w kategorii półśredniej. A zobaczymy w nim, w narożniku niebieskim, reprezentant, kontender, Kamienna Góra, Michał Wasilkowski.
A jego rywalem będzie w narożniku czerwonym reprezentant Game House Kędzierzyn Koźle Sulejman Romańczyk. Czas na 10. pojedynek finałów Mistrzostw MMA, jak powiedział przed chwilą Katman. Pazury są, bomba jest, jest super. Możemy rozpoczynać na Państwa ekranach. Sulejman Romańczyk, to jest zawodnik klubu Game House Kędzierzyn Koźle. Koźle, a w narożniku niebieskim czeka na niego Michał Wasilkowski, który reprezentuje tutaj kontender Kamienna Góra. To jest starcie w limicie dywizji półśredniej, 77 kg 100 g. Rozjemcą będzie Grzegorz Szczepanik, a starcie zostało zakontraktowane na dystansie 3-minutowych rund. Sprawdza tutaj gotowość sędziów, narożników, sędzia Grzegorz Szczepanik i rozpoczynamy. Obaj panowie mają już za sobą doświadczenia zbierane podczas mistrzostw MMA, podczas wcześniejszych edycji. No to dziś zobaczmy, co z tych doświadczeń przełoży się i jak się to przełoży na ich dzisiejsze występy. Zmienia tutaj pozycję, zrywa tempo Michał Wasilkowski. Stara się ustawić swojego rywala na siatce. Stara się tutaj zająć środek klatki i zobaczmy, bo działo się już w tych pierwszych sekundach. Poszli na wymianę. Romańczyk i Wasilkowski. Wasilkowski chyba trochę za spokojnie myślał o tym ataku, bo gdzieś troszkę się odkrył i to wykorzystał Sulejman Romańczyk. Bardzo dobra seria, puszczona tam w stronę przeciwnika, któremu wydawało się, że już tutaj w tej akcji może coś dla siebie ugrać, ale cały czas pracuje, tak bardzo pięściarsko charakterystyczna sylwetka, ten pan w niebieskich rękawicach. Chowany mocno, tam głowa wciśnięta między ramiona. Rzeczywiście pozycję, wyprowadza teraz bardzo dobry kolejny prawy. Ale nadział się na kontrę Sulejmana Romańczyka. Michał Wasilkowski, który tak jak wspomniał Jacek, stara się tutaj obniżać pozycję. Gdzieś zamknięty, szczelnie za gardą, ale trafia po raz kolejny w kontrze Sulejman Romańczyk. Wydaje mi się, że te ciosy zrobiły wrażenie na Michale Wasilkowski. Zrobiły, wiesz co, mam wrażenie, że za wolno, troszkę brakuje tempa, brakuje szybkości w tych, szczególnie w tych powrocie do defensywy, jeśli chodzi o pana z niebieskiego narożnika. Gdzieś tam zapomina się za bardzo i zostaje w pół drogi. I to wykorzystuje bezwzględnie Sulejman Romańczyk. Dwa razy już tutaj rzeczywiście zachwiał się po tej drugim ataku zdecydowanie Michał Wasilkowski. No, nie wiem, czy jak dojdzie do trzeciego podobnego zdarzenia, to będzie tutaj to do przetrwania dla Wasilkowskiego. Zobaczmy, czeka cały czas Sulejman Romańczyk. On się specjalnie nie spieszy z ofensywą, on nie przyspiesza niepotrzebnie. On wyczuł, zauważył, że gdzieś tam ta defensywa Michała Wasilkowskiego nie funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinna. Świetnie, teraz po przekroku próbował tutaj wyprowadzić kopnięcie Sulejman Romańczyk. Mam wrażenie, że na jego twarzy niewypisane jest skupienie, a raczej taki stoicki sposób. On tutaj czeka na to, co zrobi. Siła spokoju. Michał Wasilkowski czeka i szykuje odpowiedź na te jego ataki. Teraz poczęstował frontem swojego rywala Michał Wasilkowski. Nie spotkało się to z reakcją Sulejmana Romańczyka, który teraz zameldował się na środku klatki. Próbuje dobrać się do swojego rywala. To zmienia kierunek ruchu. To zmienia pozycję Michał Wasilkowski. Tu gdzieś tam szykuje niby jakiś atak, ale też mam wrażenie, że troszkę w tym dystansie pozostaje z powodu takiego, że właśnie skracanie tego dystansu już dwa razy tutaj spowodowało u niego poważne kłopoty, więc już też nie biegnie tak z tym atakiem, jak to miało miejsce wcześniej. Te ciosy, rozpuszczane ręce lądują, ale nie tam, gdzie wylądować powinny. Koniec rundy numer jeden. Próbował, starał się Michał Wasilkowski, szukał drogi do Sulejmana Romańczyka, ale to właśnie Sulejman Romańczyk dwa razy tutaj potężnie trafił rywala. Trafił. Wydaje mi się, że te jego ciosy widzieli przed chwilą Państwo, że znalazły odzwierciedlenie na twarzy Michała Wasilkowskiego. No ze stoickim spokojem prowadził ten pojedynek w rundzie pierwszej Sulejman Romańczyk, który czekał na ataki swojego rywala po to, żeby skutecznie skontrować. Ale to, co działo się w rundzie pierwszej, mogło się podobać, bo kilka
Było kilka takich szarż ze strony obu zawodników. Posłuchajmy narożników. No i słyszeliśmy, zostajesz za blisko po tych atakach. Zdecydowanie zostawał za blisko, za wolno wycofywał się do defensywy Michał Wasilkowski. To faktycznie dwa razy tutaj mogło się dla niego bardzo dwa razy po ciosach został po prostu jako gotowy cel dla, tak jest. Dla Sulejmana Romańczyka i on skrzętnie z tej okazji skorzystał. I po raz kolejny szachuje tutaj pozycjami. Michał Wasilkowski po raz kolejny tutaj wyczekał swój moment, Sulejman Romańczyk, żeby zadać cios. Teraz próbował prawym Sulejman Romańczyk. Gdyby ten cios doszedł do celu, byłoby groźniej. Po raz kolejny próbuje podobnej akcji Sulejman Romańczyk, czyli ale gdzieś po przekroku. Mam wrażenie, że coraz więcej desperacji jest w tych atakach Michała Wasilkowskiego. No zupełnie nie może się dobrać, nie może się przebić. Wszystko niby wykonuje zgodnie z zasadami. Podchodzi, próbuje skracać ten dystans i w tym momencie tam, gdzie on jeszcze się nie znalazł, już jest ze swoją akcją Sulejman Romańczyk. A to, co powiedziałeś, no spokój nieprawdopodobny, żelazne nerwy Sulejman na Romańczyka w tym pojedynku. Ani przez chwilę nie stracił koncentracji, ani przez chwilę nie stracił rezonu. Z ogromnym spokojem wyczekuje na każdą kolejną akcję swojego przeciwnika. Na każdą ma odpowiedź. Zobaczmy, czy to właśnie gdzieś wyłapuje te ciosy, czy sam natychmiast próbuje zadawać swoje, czy gdzieś teraz kopnięcie wyprowadza po ataku rywala. To się wszystko tutaj dzieje naprawdę z dużym spokojem. Ale teraz kilka kopnięć wyprowadził Michał Wasilkowski. Jedno z nich na korpus doszło do celu i wydaje mi się, że zawodnik kontendera Kamienna Góra no, wyczuł, że to może być jego skuteczna broń. Teraz okopuje nogę wykroczną swojego rywala, przez co musi teraz poprawić się ochraniacz na nogę. Ale wznawiamy ten pojedynek. Michał Wasilkowski, narożnik niebieski, świetnie teraz skontrował ciosami, ale trafił Wasilkowski i to jest jego moment w tym pojedynku. Moment, którego jeszcze nie miał, tak wyraźny. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w klatkę się wbijać z rywalem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby się teraz z nim siłować. Nie wiem, czy to jest ta odpowiednia chwila, żeby właśnie takiego rozwiązania w tym pojedynku szukać. Oczywiście to jest idealny moment dla Sulejmana Romańczyka. Spokój go zgubił, uśpił go samego, ale teraz właśnie Romańczyk rusza ze swoimi uderzeniami. Mam wrażenie, że troszeczkę niepotrzebnie wdał się w ten klincz Michał Wasilkowski. Mógł pociągnąć tą akcję, mógł spróbować jeszcze zaatakować ciosami. Tymczasem tutaj też wygasił swój impet troszeczkę takim zachowaniem. Ale po raz kolejny obniża pozycję Michał Wasilkowski i próbuje takimi cepami zaskoczyć Sulejmana Romańczyka. Teraz zmienia pozycję, wraca ponownie do pozycji klasycznej Michał Wasilkowski. Zobaczmy. Ale jest w nim rzeczywiście. To był faktycznie ten moment, kiedy zaskoczył swojego rywala. Jest w nim to coś, co by nie mówić. Kolejny frontalne kopnięcie, o którym już wspominałem. Ma w sobie tą czutkę, no mimo że nie wszystko mu wychodziło, mimo że miał kłopoty z tą defensywą, jednak pracuje bardzo dobrze i to się przełożyło na bardzo dobrą akcję. Znów potężnym, lewym, takim zamachowym machnął teraz. Co prawda zeszła ta pięść po głowie Sulejmana Romańczyka, ale to była dobra runda Michała Wasilkowskiego. To była bardzo dobra runda i zmienia nam się tutaj sytuacja w klatce. Zobaczmy, krew na prawym uchu Michała Wasilkowskiego się pojawiła. Za chwilę tutaj oczywiście zajmą się tym katmani. Widzą właśnie Państwo narożnik zawodnika z narożnika niebieskiego i my posłuchajmy, co teraz w tym narożniku się dzieje. Tam czas przenosimy do ciężko za zwanku. Po pierwsze, możesz sobie z Mejkuta kopnąć łydę na dole, ale możesz też kopnąć haja, jak jestem przeciążony na klimat. Okej? Ale z wykrony. Bo chcesz przejść sobie prawą nogę. Spokojnie. Najpierw podbieramy. Bo teraz to grało, Michał. Tu nie trzeba wiele zmienić. To grało, tak? Z Mejkuta? Z Mejkuta możesz tą łydę zabierać, bo ona jest dociążona na klimat. Uważaj, bo on ci szczeli tam prawym cepem. Więc on dociąża przednią nogę, bo chce cię zjebać tym prawym. Chodzimy, panowie! Z Mańkuta kopnięcie na łydę. Zobaczymy, czy taka akcja będzie miała miejsce w tej trzeciej rundzie, bo właśnie trenerzy kontendera Kamienna Góra taką wskazówkę przekazali Michałowi Wasilkowskiemu, ale zauważyli też to, co my.
jego elementy zaczęły działać w drugiej rundzie, a zatem bardzo ciekawie zaczyna się ta runda trzecia. Tak, tak, tak. I ciekawe było zwrócenie uwagi na to wychylenie przeciwnika, na to, że bardzo mocno dociąża nogę wykroczną i tutaj gdzieś tam schyla się przy kolejnych atakach, że to jest szansa na high kick, szansa na wyprowadzenie tego typu ataku. No to zobaczymy, czy tak rzeczywiście tutaj będzie nam walczył Michał Wasilkowski. Nie da się ukryć, że ta odwrócona pozycja nie jest łatwa. Był high kick! Był high kick z Mańkuta. Michał Wasilkowski tak użył tej broni. Był high kick z Mańkuta, a zatem zastosował się tutaj do podpowiedzi swojego narożnika Michał Wasilkowski. Po tej akcji wcisnął w siatkę swojego rywala, ale obraca sytuację Sulejman Romańczyk tylko na chwilę, bo po raz kolejny tutaj stroną wciskającą w siatkę jest Michał Wasilkowski. Czyżby to było nielegalne kopnięcie kolanem w krocze? Tak, Grzegorz Szczepanik zatrzymuje ten pojedynek za chwilę. Być może zobaczymy tę akcję na powtórkach. Ferworze walki, ja nie sądzę, żeby to było intencjonalne. Popatrzmy, jakie rozcięcie już pojawiło się tak na marginesie na twarzy Michała Wasilkowskiego. To jest Wydaje coś... mi się, że za chwilę w klatce mogą pojawić się lekarze, bo ta opuchlizna jest coraz większa. Opuchlizna pod lewym okiem Michała Wasilkowskiego, ale zobaczmy. Tak, no tutaj wydaje się, że rzeczywiście byliśmy świadkami kolana. Z tym, że jeszcze raz powiedzmy, to nie jest największy kłopot w tym momencie Michała Wasilkowskiego. Słyszeli Państwo teraz wskazówki Grzegorza Szczepanika. Wznawiamy pojedynek na środku, a to dlatego, że to kopnięcie zdaniem sędziego było nielegalne. I dlatego właśnie odebrał tę dominującą pozycję na siatce Michałowi Wasilkowskiemu. Po raz kolejny próbuje w ten ekwilibrystyczny sposób. No nie wiem, czy powinienem pokusić się o to porównanie, bo był taki zawodnik, który próbował tego typu kopnięć. W pierwszym pojedynku mu nie wyszło, ale w rewanżu cała hala biła brawo. Pozdrawiam Mametę. Tu też niewiele brakowało, żeby te brawa się rozległy z ogromnym hałasem. Na razie jednak jeszcze jesteśmy cały czas na środku maty. Cały czas trwa pojedynek Michała Wasilkowskiego. Przypomnijmy, niebieskie rękawice i to potężne rozcięcie pod lewym okiem kontra Sulejman Romańczyk. Ale dobra walka teraz naprawdę. Na korpus trafił Sulejman Romańczyk. Wydaje mi się, że on tutaj poczuł, że ten pojedynek zaczął mu się wymykać spod kontroli. Teraz hajki gdzieś szuka tej lewej strony Michała Wasilkowskiego, a to dlatego, że pod jego okiem, właśnie pod okiem zawodnika z narożnika niebieskiego pojawiło się bardzo, bardzo głębokie rozcięcie i opuchlizna, która może ograniczać jego widzenie. Na razie jednak jeszcze Wasilkowski nie wykazuje specjalnie tutaj jakichś braków, jeśli chodzi o swoje pole widzenia. Na razie jest mocno wciśnięty w siatkę z Sulejmanem Romańczykiem. Trzeba przyznać, że to co powiedziałeś, zaczął Romańczyk już trochę stawiać wszystko na jedną kartę, ruszył z dużo większym impetem i próbował tym swoim atakiem zniszczyć Wasilkowskiego, ale ten cały czas dobrze się broni teraz przy tej siatce. Ładnie trzyma tę pozycję, próbuje tych podchwytów, nie oddaje, chociaż teraz udało się Romańczykowi oderwać i to jest szansa dla niego. Ostatnie sekundy, to jest ostatnie ten moment, sekundy. Który może rozstrzygnąć o losach tego boju. I czy obaj ruszą tutaj piecem? Teraz gdzieś obaj próbowali przenieść pojedynek do parterów. Wymyślili ten sam pomysł. Zobaczmy, bo już tylko sekundy dzielą nas od zakończenia tego pojedynku i poszli na pełną wymianę teraz Wasilkowski i Romańczyk. Świetny to był pojedynek. Pojedynek, który kończy nam się tutaj decyzją sędziów, ale warto było oglądać te 9 minut twardej męskiej rywalizacji. Uff, aż emocje powolutku opadają, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że i Michał Wasilkowski, i Sulejman Romańczyk już na koniec przestali w ogóle myśleć o tym, żeby kalkulować, żeby gdzieś tam bronić się, raczej już szukali. Są zgodnie z zasadą, że najlepszą obroną jest atak. Właśnie w tym elemencie szansy na rozstrzygnięcie tego pojedynku to kopnięcie w krocze jakby przełomowe się w pewnym momencie okazało, jakby się stało takim no, momentem, który jeszcze dodał tutaj całego smaczku, jakby to nie zabrzmiało temu bojowi. Przetrwał z tym swoim ogromnym rozcięciem Michał Wasilkowski, jak widzimy. To jest coś, co przypuszczam w innej dyscyplinie niż MMA już by go wykluczyło z dalszego ten udziału widok w boju. Naprawdę, tymczasem naprawdę dał radę. Robi wrażenie, ale wrażenie robił też ten pojedynek. Czas na werdykt.
Panie i panowie, w walce finałowej w kategorii półśredniej zmierzyliście ze sobą Michał Wasilkowski i Sulejman Romańczyk. Starcie zakończyło się po 3 rundach. A jednogłośnym zwycięzcą zostaje Sulejman Romańczyk! Sulejman Romańczyk zwycięzcą tego pojedynku, ale miał swoje momenty również Michał Wasilkowski. Ja myślę, że ten pojedynek mógł się podobać. Twarda, męska, wyniszczająca walka w klatce podczas finałów Mistrzostw MMA. Wydaje mi się też, że te ciosy znaczące mogły tu decydować. Ciosy, które, no jak Państwo widzieli, robiły różnicę na twarzy Michała Wasilkowskiego, ale Michał Wasilkowski pokazał się tu z bardzo, bardzo dobrej strony i zafundował nam ogromne emocje również. No, trzeba przyznać, że rzeczywiście obaj panowie nie oszczędzali się i tak jak ta walka trochę słabiej się dla Wasilkowskiego zaczęła, tak potem im dalej w las, tym wyglądało to lepiej. A przed nami kolejny już dziś pojedynek. Teraz jeszcze najciekawsze akcje pojedynku Romańczyka z Wasilkowskim. Zobaczmy, bo działo się tu naprawdę dużo. Obaj nie szczędzili sobie tutaj razów. Tutaj jeszcze mamy to nieprzepisowe kopnięcie ze strony Wasilkowskiego. I tu końcówka tego pojedynku, kiedy naprawdę obaj poszli tutaj piecem. No i to mogło się podobać. Czas na kolejny pojedynek. Panie i panowie, czas na kolejne starcie. Tym razem kategoria wagowa 57 kg. Kadeci do lat 16. W narożniku niebieskim reprezentant Berserkers Venganza Racibórz, Daniel Kasprowicz. A jego rywalem będzie w narożniku czerwonym reprezentant UKS Mały Wojownik Warszawa, Aleksander Zając. To już 11 starcie finałów Mistrzostw MMA na Państwa ekranach. Aleksander Zając to jest zawodnik UKS-u, Mały Wojownik Warszawa w klatce, a konkretnie w narożniku niebieskim czeka reprezentant Berserkers Venganza Racibórz Daniel Kasprowicz. Tutaj Katman sprawdza jeszcze, czy wszystko odbywa się zgodnie ze sztuką i za chwilę Aleksander Zając ruszy do klatki, żeby zmierzyć się ze swoim rywalem. W klatce pojawiają się kadeci do lat 16 i tym razem ten pojedynek został zakontraktowany w limicie do 57 kg, a odbędzie się na przestrzeni jednej, ale za to 4-minutowej rundy. Oczywiście tutaj zwrócą zapewne Państwo uwagę na techniki, których mogą używać obaj zawodnicy. No, mieliśmy tutaj już pojedynki kadetów, a zatem uderzenia na głowę, kolana na korpus, uderzenia w parterze. Między innymi to są te ciosy, których Państwo nie zobaczą, a zobaczą na przykład Państwo uderzenia na korpus. I tu jest cała kanonada ciosów wyprowadzana z obu stron, a teraz ten pojedynek przenosi się do parteru. A w tym parterze, jak widzimy, z pleców próbuje mocno pracować Daniel Kasprowicz. Zobaczmy, tam ściśnięta głowa, ale mam wrażenie, że na razie Aleksander Zając w jakimś bardzo złym, no właśnie, dla siebie położeniu nie jest, już teraz w żadnym złym położeniu nie jest, wręcz przeciwnie, próbuje łapać dosiad, nie udało się to i bardzo ładny świetnie wykonaniu rywala. Teraz Daniel Kasprowicz wykorzystał ten moment, kiedy chciał zmienić tę sytuację w parterze. Aleksander Zając chciał przejść do dosiadu i świetnie to zrobił Daniel Kasprowicz. Teraz musi wyswobodzić prawą rękę i właśnie to się dzieje. Zobaczmy, gdzie jest teraz. Tym razem ta jego lewa noga utknęła gdzieś pomiędzy nogami Aleksandra
Zająca i za chwilę zapewne znajdzie się w gardzie swojego rywala Daniil Kasprowicz. Tak się dzieje. A dzieje się dużo w tym pojedynku. Za nami niewiele ponad minuta. A tu naprawdę wiele, wiele prób z każdej strony. I w parterze, i w stójce. Naprawdę no, efektowny, myślę, pojedynek. To prawda, nie ma co narzekać na nudę. Teraz rzeczywiście jest w gardzie swojego rywala Daniil Kasprowicz i pytanie, czy będzie próbował od razu ruszać gdzieś tam z jakąś akcją, czy też właśnie będzie musiał jeszcze poczekać, bo tutaj zaczyna atakować gdzieś te nogi, chce zarzucić tam na ramię swojego rywala. Przeciwnik szukał możliwości trójkąta, szukał możliwości balaky, ale wróciliśmy do stójki. Teraz poszedł po nogi swojego rywala Aleksander Zając, a konkretnie po jedną nogę. I dopiął swego, bo przenosi ten pojedynek do parteru. Zawodnik UKS-u, mały wojownik. Ale obaj panowie naprawdę intensywnie pracują, chociaż muszę przyznać, w tych umiejętnościach przetoczeń tutaj Daniil Kasprowicz może się podobać, ale teraz balaka, właśnie... Balaka, pachnie tutaj balaką. Pachnie tutaj balaką ze strony Aleksandra Zająca. Przeprost jest ogromny i klepie Daniil Kasprowicz, dopiął swego tutaj Aleksander Zając, ale jakież tu były fajerwerki, jakież tu było tempo, panie Jacku. Dwie próby balachi, to jaka druga efektowna, w końcu udana, ta pierwsza to tak gdzieś się wysmyknęła z rąk, z nóg za Aleksandra Zająca, ale już za drugim razem. I może wydawało się, że to tak naprawdę Daniil Kasprowicz tutaj gdzieś tam to parterowe przygotowanie wykorzystuje w lepszy sposób, to jednak atak z pleców. No właśnie to pokazuje, że w MMA czasami to, że się jest na plecach, nie oznacza, że się jest na straconej pozycji, wręcz przeciwnie. Chwila nieuwagi Daniła Kasprowicza i wykorzystał tę chwilę nieuwagi Aleksander Zając, który teraz stoi na środku klatki z ręką uniesioną w geście triumfu. No mógł się podobać ten pojedynek, działo się tutaj bardzo dużo. Oczywiście obaj panowie mieli tutaj ograniczone techniki, co można było zauważyć, ale skorzystali skrzętnie z tych, z których skorzystać mogli i tą stroną tutaj... Zwycięską okazał się Aleksander Zając z UKS-u, mały wojownik Warszawa i Emil Różewski, który gdzieś tam w narożniku teraz nagrywa swojego zawodnika, ma powody do zadowolenia. My czekamy na oficjalny werdykt w tym pojedynku. Panie i panowie, w kolejnym finałowym starciu zmierzyli się ze sobą Daniil Kasprowicz i Aleksander Zając. Starcie zakończyło się w 2:20 przez poddanie, a zwycięzcą zostaje Aleksander Zając. Aleksander Zając na państwa ekranach, zwycięzcą 11 pojedynku finałów Mistrzostw MMA. Obaj zawodnicy, a zatem oni, Daniil Kasprowicz, opuszczają już klatkę. My obserwujemy te najciekawsze fragmenty. Widzieli państwo tutaj skrzyżowane ręce na korpusie Aleksandra Zająca, no bo właśnie tam można w tych kategoriach wagowych lokować te ciosy, a tutaj świetnie zanurkował przed chwilą po nogę swojego rywala Aleksander Zając. Za chwilę zobaczymy tę drugą próbę, a przede wszystkim zobaczymy tę technikę kończącą, a zatem balachę, którą popisał się Aleksander Zając, podobnie jak Antoni Bawor z UKS-u, mały wojownik, ćwiczą tę balachę. Balacha balachą, a my przechodzimy do kolejnego pojedynku. Panie i panowie, już czas na kolejne starcie, tym razem kadeci, kategoria wagowa do 72 kg, a zobaczymy w nim, w narożniku niebieskim, reprezentant Grand Fight Club, Oliwier Smyk. A jego rywalem będzie w narożniku czerwonym reprezentant UKS, mały wojownik Warszawa, Aleksander Danilczenko. Dwunasty pojedynek finałów Mistrzostw MMA na państwa ekranach.
Aleksander Danyłczenko to jest zawodnik UKS-u, mały wojownik Warszawa. W klatce czeka już na niego Oliver Snyk z Grand Fight Club. W klatce zameldują się kadeci do 16 lat, pojedynek w limicie umownym do 72 kg. I podobnie jak przed chwilą, to starcie odbędzie się na dystansie jednej 4-minutowej rundy. A jeśli Państwo zwrócą uwagę na Aleksandra Danyłczenkę, to on chyba już zna swoje miejsce w przyszłości. Jeśli Państwo na te getry spojrzą, to szybko się Państwo domyślą, jaki jest cel w karierze tego małego wojownika. Za chwilę rozpoczynamy ten pojedynek na Państwa ekranach. Adrian Brzęczek, a zatem rozjemca w tym starciu. Ostatnie uwagi skierowane do Aleksandra Danyłczenki. Za chwilę sędzia da nam sygnał do rozpoczęcia tego starcia. I od razu od kopnięcia Oliver Smyk rozpoczął ten pojedynek. Chciał tutaj w ten sposób pokazać swoją moc rywalowi i też na ten akurat atak odpowiedział swoim rywalom, że Smyk już ląduje na ziemi z Danyłczenką. Już tutaj próbuje właśnie parterowo, tak jak to wcześniej oglądaliśmy w kilku już dziś pojedynkach, rozstrzygnąć ten bój na swoją korzyść. Świetnie popracował tutaj Danyłczenko. Jest już teraz w półgardzie, ale świetnie przeniósł ten pojedynek do parteru. Mam wrażenie, że tak skorzystał z siły swojego rywala. Obrócił go, przeniósł tę walkę do parteru i zobaczmy, co w nim wyczaruje. Pytanie, czy ta jego lewa noga zostanie wyswobodzona? Czy będzie próbował przejść tutaj do pozycji bocznej? Nie, to się nie udało. Wrócił do gardy tutaj Oliver Smyk. Przez moment wydawało się, że złapie dosiad, ale bardzo ładnie zablokował to Aleksander Danyłczenko. Nie zmienia to faktu, że jest w trudnym położeniu, ale o czym my rozmawiamy? Widzieliśmy przed chwileczką taką walkę, że który to zawodnik, będąc na plecach, umiał wyczarować sobie zwycięstwo. No to może i wyczaruje takie zwycięstwo Aleksander Danyłczenko. Na razie Oliver Smyk bardzo czujnie, bardzo dobrze, bardzo konsekwentnie pracuje. Teraz pytanie, czy Aleksander Danyłczenko pozwoli wstać swojemu rywalowi? Czy pozwoli stać Oliwierowi Smykowi? Nie, nie pozwoli. Wykorzystał ten moment. Nie gdzieś postara się teraz o gilotynę. Aleksander Danyłczenko... Wydaje mi się, że tutaj sędzia zatrzyma ten pojedynek, a to dlatego, że ta gilotyna była zapięta w stójce, panie Jacku. Właśnie. I stąd uwagi ze strony sędziego, bo w tej kategorii wiekowej można zapinać gilotynę, ale tylko czynić ale to. Ale zobacz, wracamy do tej samej pozycji. Wydaje mi się, że to nie było do końca w stójce, że to nie było, że samo to już doprowadzenie do tej techniki już jakby wydarzyło się w dopuszczalnym momencie. No nieistotne, to jest cały czas zaciskana jest ta gilotyna cały czas. Szczerze, że mamy tą technikę i ta technika kończy się powodzeniem, ale na pewno będzie wiele dyskusji. Ale przyznam szczerze, że mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją i kuriozalnym też wznowieniem. Czekamy na powtórki, obejrzymy to sobie. Wyczarował, będąc w takim, a nie innym położeniu, Aleksander Danyłczenko to zwycięstwo, ale myślę, że rzeczywiście jest to kwestia do tego, aby gdzieś tam porozmawiać i zastanowić się Oliver Smyk. Było to blisko sędziów, było blisko tych, którzy są tutaj osobami decydującymi, tak myślę. I sędzia Bosacki, i sędzia Szczepanik byli tuż obok. Ale no, taka decyzja, taka akurat była też konsekwencja tej decyzji. Wróciliśmy do sytuacji, w której była kontynuowana gilotyna. I właśnie przez gilotynę zwycięża Aleksander Danyłczenka. My czekamy na oficjalny werdykt. Panie i panowie, starcie zakończyło się w 2:20 przez poddania. Zwycięzcą zostaje Aleksander Danyłczenko. Widzieliśmy tu jeszcze wymianę zdań pomiędzy Oliwierem Smykiem i arbitrem tego pojedynku. Myślę, że on tutaj wytłumaczył, dlaczego tak, a nie inaczej zachował się w tej sytuacji. A my zobaczymy te najciekawsze fragmenty tego starcia. Mam nadzieję, że zobaczymy też tę technikę kończącą, którą pokusił się Aleksander Danyłczenko. Widzimy, ale to już jest ta ostatnia sekwencja. No, wróciliśmy do tej gilotyny. I przez tę gilotynę pojedynek się zakończył, a my przechodzimy już do kolejnego starcia. Już teraz, panie i panowie, czas na kolejny pojedynek, w którym zobaczymy w narożniku niebieskim reprezentant CrossFight Radom, Juri Nazari.
A jego rywalem będzie w narożniku czerwonym reprezentant Boomboxing Studio Kraków, Mateusz Czopek. Przed nami ostatni pojedynek 11 finałów Mistrzostw MMA na Państwa ekranach. Mateusz Czopek z Boomboxing Studio Kraków, a zmierzy się z narożnikiem, z zawodnikiem w narożniku niebieskim. To jest Nazar Jurif na Państwa ekranach. Łukasz Bosacki, który tu będzie rozjemcą w klatce. Zameldowali nam się seniorzy. Dywizja Kogucia, zatem 61 kg, 200 gramów, 3 rundy, 3 minuty. Tyle tytułem wstępu. Rozpoczynamy. I znów mam takie wrażenie, że dwóch zawodników o zupełnie różnych warunkach fizycznych, czyli ja mogę mieć takie wrażenie, tak po prostu jest. Dłuższe ręce, wyższy od swojego rywala jest Mateusz Czopek. Nazari Jurif, też inna pozycja, inny zupełnie sposób poruszania się po klatce, ale znów też próba od razu zaatakowania mocnym ciosem, tyle że troszkę się przeliczył. Natomiast to, że się przeliczył Nazari Jurif, nie oznacza, że teraz nie szykuje się na dosiad, ale ładnie i skutecznie powstał Mateusz Czopek. Zrobił to Nazari Jurif. No przyznam szczerze, że ja już tutaj kilka takich elementów zobaczyłem w jego wyszkoleniu, które robią wrażenie. Widać, że ta baza zapaśnicza u zawodnika CrossFight Radom jest naprawdę i dobra. I to nie dziwi. Jak w Radomiu, to musi być dobra baza zapaśnicza i też widać po sylwetce, po sposobie poruszania się. To jest zapaśnik. Tak jest. Zobaczmy, że on tutaj świetnie przeniósł walkę do parteru. Wcześniej związał nogi rywala własnymi nogami. Teraz jest w dosiadzie. Jurif, no naprawdę robi tutaj wrażenie i to, co robi w klatce zawodnik CrossFight Radom. I zobaczmy, jaki spokój w jego wykonaniu, bo próbuje tutaj zmieniać te pozycje. Mateusz Czopek próbuje zwrócić go z pleców, ale zobaczmy, bo to może być koniec tego pojedynku. Lewa ręka gdzieś na brodzie Mateusza Czopka, który uchronił się tutaj, obronił przed tym Mataleo w wykonaniu Nazaria Juriwa, ale cały czas zawodnik CrossFight Radom jest w dosiadzie i teraz spuszcza kolejne ciosy na głowę Mateusza Czopka, który teraz dopiero wyszedł z tego dosiadu, ale cały czas, mam wrażenie, jest w opałach. Ogromna siła zawodnika z Radomia. Rzeczywiście jest niesamowicie mocny. Teraz znów będzie próbował tego duszenia za pleców. Popatrzmy, znów zapina tam ręce pod brodą swojego rywala. Zapiął też nogi. Ma szansę rozciągnięcia przeciwnika. To może być początek końca. Czy też wytrzyma tak to wszystko tak Mateusz jest. Czopek? Myślę, czy da radę? Mateusz nie Czopek da rady. Nie obroni się tym razem przed tym atakiem swojego rywala i nie tutaj nie rozerwie tego uścisku Nazaria Juriwa, którego oglądają siła, Państwa na tego pana na niesamowita ekranach. Siła, ale też spokój, bo naprawdę mam wrażenie, że każdy ruch tutaj Nazaria Juriwa w klatce nie był przypadkowy. Tutaj kiwa z uznaniem głową Leszek Kulik. Tak, to był dobry występ i uśmiecha się do nas teraz trener CrossFight Radom. Ale trudno się dziwić, bo jego zawodnik tutaj był absolutnie stroną dominującą. Jak pełna już, dominacja, pełna dominacja. Tak jest, jak już tu przepuścił ataki swojego rywala, to pokazał, co potrafi. Czekamy na oficjalny werdykt. Panie i panowie, w finałowym starciu w kategorii kogucie zmierzyli się ze sobą Jurif Nazari i Mateusz Czopek. Walka zakończyła się w 2:19 rundy pierwszej przez poddanie, a zwycięzcą zostaje Jurif Nazari, CrossFight Radom.
Jurij Nazariw, zwycięzcą ostatniego pojedynku, ale jak Państwo zwrócą uwagę, ucierpiał w tym pojedynku, a konkretnie ucierpiała jego prawa noga. My teraz widzimy na ekranach te najciekawsze momenty. Na wysoko tutaj opalił swojego rywala Mateusza Czopka, Jurij Nazariw. Tutaj widzimy te momenty, kiedy był w dosiadzie, kiedy starał się zadawać ciosy z góry, a teraz już ta ostatnia, decydująca akcja, kiedy przełożył lewą rękę na szyję. To co, no to następnym razem 6 klatek i następnym razem jeszcze tych trybun trzeba być może będzie dostawić. Tego byśmy sobie życzyli. Ten rynek potrzebuje tych zawodów, kluby potrzebują tych zawodów i mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku Stowarzyszenie MMA Polska zorganizuje jedne zawody. Mamy nadzieję, że podczas tych zawodów z Państwem się zobaczymy. A teraz za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu. Jacek Adamczyk i Artur Mazur, WP Sportowe Fakty. Bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.